Dobra. Zaraz powinno mnie być słychać. Włączę sobie tylko światło w pokoju. Także dajcie znać, czy mnie widać. I słychać, i będziemy zaczynać. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze, jak w OBS-ie W obs słyszę, że powinno być w porządku. Mój głos jest całkiem Git, także dajcie znać, czy jest wszystko w porządku. Ja tutaj widzę na podglądzie, że jest Git. Także dzisiaj będziemy sobie grać w szachy. Raczej was tym nie zaskoczę. Także ciśniemy sobie, zaczniemy sobie od partii blisowych, póki jeszcze jest siła i energia. Także będziemy sobie starali wbijać ranking. A ewentualnie, jak nie będzie ten ranking szedł do góry, to zmienimy nasze tempo. Także damy sobie ciach, E4 i lecimy z hiszpańskim szachowym trenerem. Także może to być całkiem interesujący pojedynek, dwóch. Że tak, może nie trenerów, bo ja trenerem takim jeszcze profesjonalnym nie jestem, ale, ale też na pewno jakieś pojęcia o ten temat mam. Ok, nastąpił D5. Szybkie D5 jest, wiem, że nie niezbyt dokładnie. Znaczy, jest to ruch jak najbardziej szachowy, i wiem, że tutaj ED Eric Hansen zastosował przeciwko Jankowi Ducie. Natomiast ja zagram po prostu skoczek BD2. To jest to, co wydaje mi się być taką bardziej grą, bardziej opcją na grę. Tutaj bardzo jest łatwo podstawić taki manewr, że Hetman idzie na E7. I potem grozi gońc bije F2. Jeżeli muszę być królem, to potem właśnie jakbym teraz zagrał nie daj Boże, wieża E1, to po Gojęc bije F2, król bije F2, Hetman C5. I grozi Gojęc, i jest szach. Czemu nie na basenie, bo ja na tym basen będę później. Dlatego pytałem z wyprzedzeniem, oczywiście, czy byś się ze mną na niego nie wybrał. E, dobra, zagramy Hetman E2. Mam nadzieję, że Gojęc G4, to H3 zagramy. Skoczek H5 i F4 raczej nie jest groźne. A ty, gdzie jesteś, idolu? dolu mój. Później, później, później pójdę na basen. Po 17, że właśnie były bilety tańsze. Taki jest plan, przynajmniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, mamy taką dość równą pozycję. Tutaj rywal będzie chciał zagrać C6. Także cofniemy sobie gońca i powinien być w porządku. Witam. Czuję się jak na pierwszym streamie swoim, gdzie pierwsze dwie osoby na czacie to były właśnie Turson i Michisz. Także. Witam starą, starą gwardię. Hello, hello guys, how are you? Dzisiaj nie mam Muslimów, Papinów, ale, ale jesteście Wy, także bardzo mi z tego powodu miło. Zachęcam do zostawienia łapek w górę. Szczególnie mi i Tursona. Potężnych łap. Siema Tomasz Rzutkowski, witam Cię serdecznie. Dobra, jedziemy z jakimś Hiszpanem. Na Hiszpana dzisiaj jest w planie. Ogranie przeciwnika. G5 to z G3. Tego pionka E5 będziemy musieli skumnąć trochę. Te moje trzy figury będą go potencjalnie atakowały. Powiem Wam szczerze, że streamowanie na, że tak powiem, komputerze, a streamowanie na. W monitorze, na którym teraz widzę tylko czaty, jest duża, duża różnica, i muszę się troszkę do tego przyzwyczaić. Zagramy G4. Takie ryzykowne posunięcie. Z ideą taką, że po gojęc G6 wracam na G3 i atakuję pionka E5. Okej, okay, gojęńc D6 to jest ruch, który był, był możliwy do przewidzenia, ale. ale nie jest to specjalnie nic groźnego, przynajmniej tak mi się wydaje. Zagramy sobie posunięcie. Goń C2, bo skoczek C5 rywal chce zagrać. Już się to nie przewinie. Przewinie się jeszcze, zobaczysz. Jeszcze wrócimy kiedyś do tego, do tego momentu, do tego uniwersum. E, dobra, skoczek H7 z planem, skoczek G5. Czy to jest groźne? Nie wiem, ale zagram H4, żeby doszło H5. Witam, witam y, pierwszego patrona na czacie. Jest nim Wiktor do Danecki dzisiaj. Także witam cię serdecznie, Wiktor. Cieszę się, że jesteś w naszej rodzince. Tak jak już y, widzicie, pierwszy cel, na który zbieramy, to jest właśnie symultana dla patronów. Także y, jeżeli będzie właśnie 20 Takich osób, to już myślę, że będzie to fajna cyfra, żeby właśnie coś takiego dla was zorganizować. Tkw termin ugadamy, także będzie Git. Dzień dobry, czy tu można obejrzeć szachy? Częściowo tak. Częściowo tak, ale na pewno nie ma na to nacisku. Na, że tak powiem, edukację szachową. Tutaj jest bardziej edukacja przez rozrywkę. Taki jest plan. Witam Cię. Witam Kazat. Giecha to bicie gońca. Oddałem pionka, co prawda, ale wydaje się to być bardzo, bardzo sensowna ofiara. Natomiast. Yy... To jest dobry ruch ze strony rywala, skoczek g5 wrzuca i hg. Teraz moim celem jest zagranie f3, dlatego rywal właśnie na tej linii f stara się mnie nieco przyblokować. Eee, zagramy sobie posunięcie może wieża ad1 na otwartą linię wieżę postawimy. Ok, król h7, tutaj może jakiś h4 grozić w przyszłości, dlatego zagram król g2, żeby zawsze tą linię f mieć pod kontrolą. I wieża f3 to jest nieprzyjemny ruch w rzeczywistości, w rzeczy samej. Dobra, wieża E1, jednak ta wieża będzie tutaj bardziej przydatna, żeby teraz gońca przestawić na pole D1 i atakować wieżę. Przy okazji e, pion E4 będzie broniony właśnie przez ciężką figurę, także jest to bardzo, bardzo dobre dla mnie. Teraz zagram B4, żeby nieco właśnie tego skoczka odwinąć. CB, skoczek bija 4 gońc D1, żeby te wieżę stąd wyciągnąć. Hello, Sonic, Grandmaster from Turkey. From Turkistan. Okej, okay, dobra, wieża E3. Kurczę, rywal gra bardzo dobrze. Po biciu na F3 jest Hetman bf F3 i to byłoby zbyt, byt... Zbyt cenne, że tak powiem, ofiarowanie Okej, okay, skoczek bije B6 Dobra, tu może coś pęknąć Bierze bije F3, gońc bije 4 Wow, rywal gra w ogóle bardzo, bardzo ciekawie e, Dobra, tutaj wydaje się, że to może być dla mnie Że to może być moja szansa Okej, okay, hetman D3 Nie wiem za bardzo o, tu, o co tu chodzi Ale jak nie wiem o co chodzi, to chodzi o pieniądze Bicie na F3, bicie gońcem Okej, okay, teraz hetman E2 zejdę sobie Żeby atakować na H5 Rywal gra bardzo, bardzo szybko, co mnie martwi, bo mam mniej czasu. Wieża D4 dobry ruch. Okej, okay, Gońc bije H5, bije G5 to wieża H1. Wydaje mi się, że mogę mieć zaraz nawet wygraną w tej pozycji powierza H1. It's my cousin? Okej. Okay. Teraz Hetman C4. To jest ruch, który może być takim gwoździem do trumny dla mojego przeciwnika. Okej, okay, i tu powinna być wygrana po takim posunięciu jak proste gońc F3, żeby po Hetman H6 zbić i zagrać hetman C7 i zdobyć jeszcze wieżę. Dobra, wygraną mamy, także pierwsza runda inauguracyjna dzisiaj jest zwyciężona przeze mnie, także witam wszystkich bardzo serdecznie, tych co dopiero dołączyli na transmisję. E, mamy tutaj partię z hiszpańskim trenerem, także po raz kolejny lecimy rewanż, wbijamy 2750 z powrotem, a może się udało powalczyć o coś więcej. Okej, okay, zagramy sobie nim, za dawno nie grałem tych struktur. Hetman C2 to jest taki ruch, można powiedzieć, szachowy który polega na tym, żeby właśnie tego skoczka bronić za pomocą figury, żeby nie osłabiać tej struktury pionowej. Teraz zagramy d z planem E5. To jest taka moja idea, żeby. Zrobimy roszadę oczywiście. A 3 bicie, hetman E7. Ale załane. Też tak myślę. Ok, zagramy E5 rzeczywiście. Zaczynają się mnie bać. Na razie jeszcze nie mają podstaw, żeby się mnie bać, ale w przyszłości faktycznie. Mogą. Mogą mieć już porty lekko mówiąc mokre. Ha, bo tu F4 leci, a ja tak trochę tego nie doceniłem. E, skoczek D7, F4, skoczek C5. Witaj mój najlepszy szachowy streamerze. Jejku, ale wy jesteście dla mnie mili. Chciałem być tacy, taki, tak miły dla was, jak wy jesteście dla mnie. Naprawdę. Tak mnie doceniacie i w ogóle, a ja dla was odwalam kiczowe materiały. Także cieszę się, że jesteście. Zachęcam po raz kolejny dodam, będę się powtarzał, bo trzeba tego algorytma jakoś wykopać. Bo się skubany za, zakopał w ziemi i nie ma, nie jest dostępny, że tak powiem. Także musimy wyciągnąć ten algorytm jak najwyżej. Bo na razie właśnie widzę, że współczynnik klikalności miniatury jest bardzo, bardzo wysoki, tam nawet po 7-8% czasami. Tylko, że właśnie ten film nie dociera zbyt daleko, nie? Także to jest nasz, to jest ten problem właśnie nie, nie streamowania, nie. Nie bycia w internecie, nie? Że po prostu internet zapomina bardzo szybko. Oglądali dali streama z remisowały z tureckim arcymistrzem i obserami, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Ale właśnie liczę, że te streamy nas trochę rozbujają, bo... Bo streamy są fajne, ja bardzo lubię streamować dla was i... I cieszę się, że jesteście też y, i, i lubicie. To jest najważniejsze, że ta energia właśnie... No odcinek to jest odcinek, prawda? Tutaj na odcinku można coś wyciąć, coś nie wycinać, prawda? A jeżeli macie tego streama, no to ten stream jest, po prostu lecicie na freestylu, tą energię można przekazać, można ją odebrać i to jest najważniejsze. Witam Luisa. Witam Luis Nazario. Okej, okay, widzimy, że tutaj już rywal nieco bardziej mnie traktuje na poważnie, gdyż już więcej czasu zużył zdecydowanie. Eee, także mamy przewagę. Aha, w ogóle takie rzeczy liczone zostały. Dobra, to dziwne się wydaje, bo Gojen bije C4 i nie za bardzo rozumiem jaka jest idea, bo, bo Gojen C5 jest Hetman C5 szachem, także bicie na C4... Nie spodziewam się, żeby Hetman bije a8 nastąpiło Myślę, że tutaj proste jakieś przeoczenie poszło Ze strony przeciwnika i Hetman bije a8 prawdopodobnie jest najlepszym ruchem w ogóle w pozycji Hetman c6, no nie wierzę, że to jest coś dobrego Dla przeciwnika myślę, że tutaj jednak coś poszło nie po e, Tegoż właśnie trenera Okej, okay, Hetman d6 Chcemy uprościć trochę materiału, tutaj widzę, że Hetman bije b7 było groźbą Trzymaj się, Turson. Okej, okay, bicie na C6, teraz zagramy skoczek D6 powymieniamy. Aj, tylko widzę, że C7 pójdzie. O kurde. Nie doceniłem tego trochę. C7 bardzo groźne. Zbijemy na E4 wtedy. Ojojojojojoj. Oj, 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 oj. Niedobrze się dzieje. Dobra, zbijemy d DC, tylko tutaj linia D boli. Razi można powiedzieć. Tu bardzo mocne przeoczenie z mojej strony. Powieża D1 mam wieża A7. Żeby właśnie siódemkę trzymać I okay, goniec e6, bardzo dobry ruch ze strony przeciwnika eee, Tego króla mi wyciągnął jeszcze niżej Teraz wieża d7 jest b8 do trumny dla mnie Niedobrze się dzieje widzowie Co jest z niczego tutaj rywal stworzył Wieża a8 Odmurzające w biegu 2900 w bulecie, może być ciężko ale ale czołoby nie. Dobra, wieża EC8. Idea jest taka, że powierza E7, wracam na, na F8. No i Z5 to jest dobry ruch. Aj, przegrywam, widzowie, niestety. Ale mnie rywal w ogóle zaorał. Idea polega na tym, że teraz po prostu wisi na A8 i wieża D8 grozi, a powieża A7 też grozi wieża D8. Także kurka, w, kurka, rurka. Dobra, sprawdźmy, co tu się wydarzyło niezbyt dobrego. Siema Sergiusz. Eee, dziwnie zagrał bardzo rywal. Ja też się troszkę za łatwo dałem porobić, e, bo po prostu na. No, bez, bez myśli po prostu wziąłem materiał i myślałem, że tak łatwo się go uda dokończyć. No, tutaj była na pewno wygrana, tylko no, tu zupełnie przeoczyłem, co się dzieje, po prostu, nie? Bo. No, po prostu przeszedłem do beznadziejnej pozycji, gdzie, gdzie moje wieże nie miały żadnej zupełnie roli w tej partii, nie odgrywały. No, a tutaj było wszystko w porządku, właśnie. Hetman to się wydawało bardzo głupie, tylko. D6, okej, okay. i tu skoczek D6 zbyt szybkie, zdecydowanie, skoczek D8 po prostu bije piona, tylko tu pewnie jeszcze tak by rywal zagrał, pewnie mam wieża A6 nawet, żeby zbić pionka C6 i to byłoby pewnie wystarczające, żeby zbić i zagrać skoczek D4, jeżeli tak by się dało, no to, to byłoby super, tu jakiś jedyny ruch, skoczek D6, no ale nie oszukujmy się, nie zostałoby to zagrane w partii. Dobra, pierwsza, pierwsza partia wygrana, druga partia przegrana, także dzieje się bardzo ciekawie, Gramy teraz z Twitchem Elhamem. Bardzo dobry przeciwnik, który czasami nawet ma po 2900. Z tego co pamiętam, w tych właśnie blicach. Także lecimy gońc D7, wieża C8, skoczek. Tutaj zbijemy na D4. Zagramy skoczek E7 z planem skoczek F5. Skoczek C2 jest to jak najbardziej ruch szachowy. Tu skoczek B4 mnie ciekawi, czy nie można wrzucić, żeby właśnie troszkę otworzyć skrzydło hetmańskie. H5 też jest możliwe, dlatego zagram H5, żeby nie doszło do G4. Gojec D3, widzę, że rywal jest obity ze strukturami. Zagramy skoczek C7, żeby bronić tego skoczka, żeby nie było niebezpiecznego bicia. Wyrzucimy hetmana na B6, żeby potencjalnie grozić przeciwnikowi jakimiś właśnie atakami. Zagramy gojec B5, żeby pozbyć się białopolowego gońca. Bardzo typowy, bardzo typowy scenariusz w obronie francuskiej. No, teraz taki ruch nieco mniej typowy. Bo królem raczej do centrum nie wychodzimy, ale zobaczcie, że centrum jest dość zamknięte. Dlatego ten król będzie się czuł tu w miarę bezpiecznie. Także nie bójcie się o niego. Teraz moim planem jest wejście na B4 i połączenie tych wież ze sobą. Jeżeli uda mi się do tego doprowadzić, to będę stał fenomenalnie. Skoczek B4, po biciu bije gońcem i od razu wieże się widzą. Po skoczek G5 mam króle 7. Także to też jest bardzo istotne. Zagrasz Grand Prix przeciwko Sycylowi? Mogę spróbować. Jak nie zapomnę, oczywiście. Skoczek g5, króle 7, to jest moja idea. F6 nigdy nie chcę zagrać, bo to otworzy bardzo mojego króla, no chyba, że zdobędę jakiś materiał konkretny. Ale to zobaczymy. H3, żeby g4 zagrać, jest to sensowne. Ja chcę wymienić Hetmany, także jestem w stanie nawet osłabić sobie strukturę. Myślę, że rywal już wie, że to jest dość nieprzyjemna pozycja dla niego. Po hetman b1 mam taki ruch jak hetman e2. I okej, okay, dlatego nastąpiła wymiana. Okej, okay, g4, ma to wszystko sens. Teraz rywal policzył, że jest hg, hg, skoczek e3, fe, wieża c1, wieża c1. I że po wieża c8 rywal ma bicie, bicie i koń g5. Hmm, tyle, że mogę to zbić. Zbić na... Czy nie wymieniamy, wiesz. Tylko pod skoczek e7 też jest skoczek g5, dlatego ja wezmę tego gońca. Zbiję na c1 i zagram gońc e7, żeby zabrać pole g5. Cześć Maris, witam serdecznie. I teraz moją ideą jest zagranie wieża c8 albo wieża b8. Chyba nawet wieża B8 jest ciekawsza. Witam, Kokos. Okej, okay, wieża C3. Teraz goję z B4, to wieża D3. I wtedy zagram wieża C8 z planem wieża C2. Prawdopodobnie uda mi się zająć właśnie drugą linię. Jeżeli tak się stanie, powinno to być bardzo, bardzo dobre. Dla mnie. Króla tego troszkę wyrzuca. Wydaje mi się, że mam przewagę. Te piony, mimo że są zdublowane, to mimo wszystko i tak te dwa piony ograniczają. Wieża C2 wydaje się lepsza niż na pierwszej linii, także... Skoczek g5 zawsze, króle 7 mam, tak jest. Tu rywal może zagrać wieża d1, na co mam wieża c3 zawsze, żeby atakować dwa piony naraz. W najgorszym wypadku po wieży f1 mam f6 i powinno to się wszystko fajnie trzymać. Okej, okay, tutaj taki ruch jak goniec e1 na pewno wygląda ciekawie. Król f3, wieża h2. Skoczek f4, zagramy może g6, żeby pole h5 odebrać. Tylko wieża d1 rywal ma. Kurczę, mogę mogłem zagrać wieża F2! Mogłem wygrać partię! Nie widziałem tego. Teraz żeby się nie zepsuło, bo wieża C1 będzie groźna. Dobra, powtórzymy widzowie tutaj, trzykrotne zrobimy. Król F3, wieża F2. Bo ta pozycja trochę mi się wymyka spod kontroli niestety. Wieża F4, król b F4. Nie widzę jak mam dość mata, wieża F1 to król G2 jeszcze przegram, także wieża E2 Wieża F2 i remis tam się partia zakończyła Możemy zagrać jeszcze raz, jeżeli przeciwnik będzie chciał, jeżeli nie to lecimy dalej Witam wszystkich, którzy doszli, nie piję yerby Jak jesteście nowi to zachęcam do zostawienia subskrypcji oczywiście, żeby być na bieżąco A jeżeli jesteście już ze mną nie od, nie od wczoraj To zachęcam do zostawienia łapy w górę, na pewno się przyda Dajcie znać, czy dobrze mikrofon jest słychać, czy nie jestem zbyt blisko, bo ustawiłem sobie tak dość sprytnie Także jeżeli działa dobrze, no to, no to bardzo się z tego powodu cieszę Eda jest ruchem i teraz D4, troszkę tracimy tempo, żeby ustawić taką pozycję Starasza, ale jest ona jak najbardziej dobra Kiedy stream 50-godzinny? Jest w planach, ale kiedy to jeszcze zobaczymy eee, Dobra, co tu można zrobić? Zagramy B3 okej, okay, skoczek E4, tutaj goniec B2 wydaje się być słuszne. A więc poniedziałek? O kurczę, to nie, nie zmieniłem po prostu. Czekajcie, to już zmieniam. Eee, przepraszam bardzo, bardzo mocno. Już zmieniam miniaturę. Dobrze, że mówicie. Czekajcie, stream szparumenowy. Poniedziałek. Ciach. Już powinno być lepiej. Wszystko z słychać, tak? Pozdrawiam. Dzięki wielkie. E, C bije D4, może skoczek bije E4? Skoczek bije 4 bicie E4 i skoczek D4. To jest to. Pec jest równa niestety. Tutaj nie dostałem przewagi po debiucie, ale też nie jest źle. <grym> Okej, okay, goń bije D4. Tylko tam wieża bije E1, wiesz, Master Rafał? Tam mógł zbić gońca wtedy i nie byłoby szacha. Ok, F3 z planem bicia na f na E4 oczywiście. Pewnie wieża D8 nastąpi z ideą taką, że powieża D1 jest bicie na D4 i pobicie D4 jest gońc D5, c dlatego zagramy goniec. Może nawet F2 albo E3, żeby pola D2 nie było. To jest moja idea. Pobiciu na F3 jest bicie gońcem przykładowo i okay, goniec F6 jest to ruch szachowy, jak najbardziej. Zagramy wieża C1, żeby potem na siódemkę wjechać. A mi się wydaje, że masz lekki przester. O, to ciekawe akurat. Hmm, może lekki być, to prawda, może jest za głośno nieco. Ale powinno to być w miarę, w miarę, w miarę dobre. E, mimo wszystko. Gońc bije 4 pewnie. Natomiast wtedy mam wieża C4, wieża E8 i te figury mogą być nieco pasywne rywala. Także bicie pionem jednak chyba jest lepsze i na to się rywal słusznie zdecydował. E, dobra, wieża C7 mi się bardzo podoba, tylko wtedy gońc E5 i troszkę ta wieża mi się nie mieści na siódmej linii. Po wieża E7, gońc D6 jeszcze. Hmm. Ten gońc dobrze tu działa, bo troszkę na pewno przeszkadza rywalowi, tylko z drugiej strony chciałbym go tutaj widzieć, żeby zabrać pole c8. To jest bardzo, bardzo dobre pole dla przeciwnika. Także przestawię tego gońca. Co znaczy ruch szachowy? To jest ruch, który jest legalny po prostu, w moim odczuciu. A jak, jaka jest definicja tego, to nie mam pojęcia tak naprawdę. Ok, zagramy szach i g4 i jedziemy g5. Damy mata przeciwnikowi. W ogóle przeciwnik ma dość duże low elo. Ha, bo rywal chce jeszcze wymienić tutaj gońca potencjalnie, co mnie nieco martwi. Kiedy tutaj gońc bije H6, to gońc D4, dlatego zagram może król G2, żeby podprowadzić króla. Boję się, że teraz gońc D4 nastąpi. Troszkę mi się to nie podoba. Raczej nie chcę wymieniać tych gońców, dlatego po gońce F4 E3 zagram król G3. Mimo wszystko, jeżeli rywal nie zagra E3, to ja zagram E3. Także to jest dość ważny moment partii. Hmm. E3 jeżeli gońc F6 to bicie na H6 i po biciu wieża bije F6, bije gońca. A po E3 gońc B6 gońc E5 nawet wygląda dobrze. Dobra, tu chyba i tak mam gońc, bije H6. Tak mi się wydaje. Że po... teraz nie ma właśnie wtrąconego szacha na D4. Co to Sound? Właśnie nie wiadomo. Nie wiadomo, co to jest to bicie w przelocie tak naprawdę. Po E3 mam król G3 i po gońcu E5 wracam tym gońcem. Także to powinno być w porządku. A wieża D6 może być mocna. O kurde, dopiero teraz zauważyłem. Eee, to może być bardzo, bardzo, bardzo mocne. Bo jak odejdę tym gońcem, to bije mi gońca i wieża broni. Ale żem podstawił. Ty. Dobra, muszę oddać jakoś za to. Po biciu na F6, ale jeszcze się nic nie dzieje. Zagramy gońc F5. Potem gońc f4. Patrzcie, jakiego trika zrobimy? I po wieżach D1 mam wieża C3, i wchodzę na H3. Mówię, dam rywalowi mata tutaj. Kiedy Rosir? Zależy z kim? Z dzieciakami nie chodzę na Rosir. Wieża H3. g 8. Co teraz można zrobić? Ok, zagramy, może królew 2, żeby broń, bronić i atakować jednocześnie. Dobra. To nie jest zbyt dobry ruch. Wieża H6 bije na F6, jak się uda. Mm -hmm. Dobra, wieża F6. Wydaje mi się, że ja mam większy potencjał, żeby dać przeciwnikowi mata. Mój król zawsze może uciec gdzieś na G5. Wieża F7 E5 zagramy? Wieża bije E2, król G3, wieża D3. Król F4 i król na G5 się chowa ostatecznie. Myślę, że ta partia będzie zwyciężona przeze mnie, wiecie? I teraz wieża G7 chce zagrać. Rywal słusznie zagrał. Dobra, bijemy. Gońc G3. Wieża E6. Wieża E5. Król H6. Mm. Co? Nie! Boże! rywal porobił. Dobra, lecimy nexta Nawet nie analizuję tej partii, bo była fatalna. <grym> nie myślałem, że on musi odejść, wiesz, a tu matę dostałem. Ale jajca. Nie gram z nim, boję się go. Dobra, gramy bulety chwilę. Okazał być jakiś boczny wariant we Francuzie, jeżeli będzie okazja? Ja stary sam znam same boczne warianty tam. Także każdy mój wariant, który grałem, to jest wiesz. To jest bok. Najźlej, no, no dokładnie już flagowałem typa. Nie, już miało być dobrze. A to cyki problem. Dobra, dam jeszcze na 3 minuty. Miałeś rację, że partia zakończy się matem? <grym> tak jest. Dzięki. Tylko nie wiedziałem, że w ten sposób akurat. Ale już tam kurczę musiała być wygrana na końcu. Tylko dobrze znalazł. Za mały ranking ma po prostu grał lepiej. Grał na 2800 po prostu rywala. troluje. Dobra, zagramy winawera i pokażę wam boczny wariant z Hetmanem D7. To jest fajny wariant. Idea polega na tym, że gramy B6 i gojec A6 potem. Okej, okay, skoczek A3 jest taki ruch. Skoczek F4, zagramy gońc A6. Wymienimy biało polowe gońce. Skoczek k 5 Wracamy gońcem na f8. Michał, to nie, mi się to nie podoba białymi, nie zagrałbym tak partii, ale jak ktoś lubi to smoko. Mi się to dobrze gra czarnymi, bo znam fajny wariant przeciwko temu. Tutaj można zagrać f5, z tego co kojarzę. Potem c5. Hmm. Dobra, zagramy skoczek b8, żeby każda figura była na ostatniej linii. I teraz zagramy C5. Poskoczek b 5 mam skoczek C6. Po prostu widzowie, zachęcam do stawienia łapy w górę. Jest nas 86, łapek 29. Trzeba to w tym momencie nadrobić. Widzicie, że tutaj są zacięte pojedynki. Także trzeba ostro jechać z łapami i ze streamami, żeby było ich więcej. C5 także za skoczek C6, i lecimy. I dobrze się ciebie ogląda? Dzięki, Moris. Bardzo mi miło to słyszeć. Hej, okay, czy hepany w 7 jest możliwe? Myślę, że tak. I właśnie muszę to zagrać, żeby skoczek G6 nie było. Skoczek B5, dobra, biję tutaj. I król D7. Myślę, że moja pozycja jest bardzo, bardzo dobrze grywalna. Co się dzieje? Dzisiaj wszyscy moi znajomi z Rzeszowa wbijają. A nie mam ich zbyt dużo, także. Także bardzo miło mi was powitać. W tym Gang Josich. Dobra, zaraz zagramy A6 i B5, jeżeli się tylko uda. Łapka poszła, bardzo mi miła osoba, że jesteś. Ty jak, jak ty łapę taką zostawisz, to jest jak za 10 osób, także... Kurczę, świetnie. Dobra, B5, mamy bardzo fajny, zdrowy łańcuch pionowy. Po biciu na C5... Bić gońcem na C5 to skoczek biegi 7. I potem po D1 będzie pion na E6 wisiał, bo król będzie musiał gdzieś odejść. Dlatego chyba wtrącę to... Kurczę, no nie wiem g to jest brzydki ruch z drugiej strony Ale czasami trzeba zagrać brzydki ruch w szachy A, tylko po G6 jest wieża D1 I po królce 7 skoczek F4 i tak wisi To niemiłe Dobra, zagramy tak goń C5 I po skoczek G7 zagram skoczek E7 I po wieża D1 skoczek D5 Siema Hubert Siema Hubert Dudko Chyba Cię pamiętam W porządeczku Hubert Wszystko jest na swoim miejscu A Ty jak tam? Jak tam sesja? Łapki lecą jeszcze raz, gratki za 4,5 tysiąca Kurczę, dzięki. Dzięki, dzięki, trochę akurat jest przestój na YouTubie No bo mówisz, algorytm trochę o mnie zapomniał, ale nie bójcie się. On sobie jeszcze przypomni o mnie. Tylko title Tuesday trzeba jakiś zacząć właśnie grać i dobrze je grać przede wszystkim. I wszystko będzie na swoim miejscu. E4, skoczek B4 chciałem zagrać, żeby troszkę zdominować skoczka za 3. Może tym skoczkiem na D3 wyjdziemy? No ta francuska jest naprawdę bardzo ciekawa. Trzeba jej to przyznać. Mmm, skoczek bije, pięć, to wiedza w cztery Kurcze, no rywale grają takie nieprzyjemne ruchy bardzo Nikt nie chce oddać za darmo punktów Dobra, jakby zagrać wieża a d8 po prostu I powieża b bije 8 zbije Dobra, wieża bije 1 Wieża g8 <laughs> Mnie nie pamięta <laughs> Nie pamiętam cię niestety Nie zakodowałeś mi się w pamięci Musisz bardziej zadymiać. Skoczek ba 2 i po BC zagram B4. Żeby zbudować sobie wolne piony na skrzydle hitmańskim, moi drodzy. Po skoczek C2 mam może B3, może A5, potem skoczka na C3. przestawię. kurde, jak oni mają więcej czasu ode mnie. Jak to się w ogóle dzieje? Wydaje się, że gram cały czas tak z prędkością światła wręcz. No dobra, bo jeszcze gadam z widzami w sumie. Atak królewsko-indyjski jest mega spoko. Jaka sesja w robocie? Okej. Okay. To może Cię jednak nie pamiętam, albo innego Huberta Dudko pamiętam, także sorry Widzowie, ja mam bardzo ulotną pamięć Ja tylko w szachy mam pamięć, wiecie, i to też nie do końca e, Dobra, skoczek bije 4, raczej nie będę się tym pionkiem przejmował, chcę wziąć gońca Ten gońc jest ważniejszy od pionka. Jeżeli odejdzie gońc, mam A5 i też będzie to wygrana Zagramy A5 Tłum oczekuje dymów, no ale to stary, Nasze owice są takie dymy, że... Że tutaj chyba samemu nie muszę za bardzo nic robić ja tu poddymiam po prostu Wierzę F8. I po G3 mam skoczek bije G3. Także zwycięstwo będzie. Tak, tak, Amin Rzeszów. Dobra, bijemy i trzeba grać prosto w szachy. Dobra, zwycięstwo. Bo co są Title i Speedrun i wszystko? To, choć, to jest stary, wyższa filozofia biznesu, bo chodzi o to, żeby właśnie. Przyciągnąć was na speedrun. No to jakby nie patrzeć, to jest stary title to gramy z utytułowanymi. To jest speedrun, bo jest szybko. Tak jakoś wyszło i teraz pracka, ale myśli... Ha! Ale stary Hubert, u mnie też się pozmieniało. U mnie też się pozmieniało, stary, to co ci opowiadałem, to... Trochę jednak życie weryfikuje wszystko, prawda? Co prawda nie na nie na gorsza, eee, nie na gorsze, tylko właśnie na lepsze mam wrażenie. Aczkolwiek zmieniło się. Zmieniło się, to prawda. Okej, okay, G6, skoczek F3 goniec F5 pewnie nastąpi. Eee... Kurde, dobra, goniec f5, tutaj robimy, gramy goniec e2, to jest taki sprytny ruch, bo chodzi o to, że my wymuszamy ruch gieszej, żeby rywal wyprowadził gońca i przez to potem właśnie ten goniec ma mało tutaj pól, bo nie może odejść na przekątną, a jak rywal chce zagrać e6, to możemy wręcz go złapać tutaj, także ten goniec jest bardzo ciekawą figurą i okej. Okay. Dobra, zagramy skoczek d2 z takim na gońca, bicie, bicie skoczkiem. To jest bardzo taki płytki plan ze strony czarnych. Ja chyba roszadę zbyt szybko zrobiłem, to prawda, bo tutaj czasami H4H5 mogę próbować. Zagramy wieża E1. Krótka rozzada nastąpiła. No bardzo, rywal gra proste szachy, trzeba przyznać. G3 z planem H4H5, gońca na F4 postawimy. Potem Hetman D2 zagram, gońca na H6 rzucę. Ok, gońc F4. Witam Piotrze, witam kolejnego patrona mojego kanału, cieszę się, że jesteś. Tak, co wy myślicie o tym, żeby widzowie dziękować każdym patronom, właśnie na początku odcinka? Wiem, że właśnie parę takich kanałów akurat to kojarzę na historii realnej, którą czasami sobie oglądam. To że właśnie zawsze dziękuję patronom. No naprawdę miłe to jest, że, że wspieracie. Może kiedyś zrobimy takie coś, żeby właśnie. Że będę jeździł na te turnieje, na które mnie wyślecie, widzowie. Wiecie o co chodzi? Będę jeździł na turnieje, za wasz hajs. Będę nagrywał wam vlogi z tych turniejów. Myślę, że to jest dobry pomysł. Przewidzieli spadek wisu widziałem? Nie wiem, czy, czy coś takiego przewidywałem, nie pamiętam przynajmniej. Rozłączył się przeciwnik. Siema, nasza. Siema, Siemano. Okej, okay, po BC mam BC, myślę, że mój atak będzie szybszy niż ten atak przeciwnika. Jeżeli mój atak będzie, mój atak jest na pewno bardziej dotkliwy, nie? Tutaj rywal ma króla, którego broni tylko goniec. Tutaj już widzimy, że taka partia raport Duda troszkę może nam się kojarzyć. Z tego powodu, że ponownie ta linia H, prawda, tutaj odgrywać będzie prawdopodobnie kluczową rolę. Prawdopodobnie rywalowi uda się tym królem zwiewać, ale dalej... Wow, chciałem jego króla złapać do ręki, ale niestety nie mogę na to sobie pozwolić. E... Króle w7 rywal chce zagrać, rozumiem. Ma to sens. Tutaj E5 również trzeba uważać, także no, gońca na H6 postawię. Gońc H8 i teraz myślę, że hetman F4. Tylko czy E5 nie jest groźne? Hmm. Bo to wszystko bardzo ładnie wygląda i z kontekstu wynika, że staje bardzo dobrze, ale trzeba wprowadzić kolejne figury do gry. Nie da się, że tak powiem, o tym zapomnieć w szachach. Jak forma przed Francją nie sprawdzałem formy, bo gram sobie po prostu blice i bulety. Witam cię Damian serdecznie. Eee, dzisiaj akurat byłem e, pobiegać. Byłem pobiegać, byłem chwilę na drążkach, także na sport sportowe jest w porządku. Rzeszów mam nadzieję, że będzie takim moim e, powrotem do takiego właśnie bycia Yoshim. Joshi to jest, że tak powiem, taki. O, tu rywal nie widzi, że Hetman jest niebroniony, dlatego mogę sobie pozwolić na bicie. Także jest okej, okay, jest w porządku. Czuję się dobrze po prostu. Czuję się dobrze. A co z szachami, to nie mam pojęcia. Eee, dobra, skoczek F5? To mi się wydaje, że dobre być nie może. Ej, patrzcie, kiru teraz. Goniec B3. Rywal bije na E4, Hetman bije D5. I to się dosłownie wszystko sypie. Ale teraz zagrałem ruch jak szach, To będzie Brilliant Move. Zobaczycie widzowie. Jak nic, brilliant. Witam wszystkich 126 na ten moment użytkowników. Teraz już czterech, bo dwie osoby uciekły, jak to wypowiadałem. Także jeżeli jesteście aktywni, zachęcam do. Zostawia łapy w górę i pisanie komentarzy, bo jak widzicie z czatem jestem bardziej na bieżąco niż z tym, co się dzieje na szachownicy. Także naprawdę staram się dbać o Was. W do tego, co robimy na czeską polskę, bo tam czasami właśnie lepiej tego czatu nie czytać, moi drodzy. Lepiej czasami po prostu sobie odpuścić. Ja mam trochę więcej czasu ostatnio, bo po wycinaniu wyrostka jesteś. oj. Mam takiego jednego znajomego, co również miał wycinany wyrostek, ale nie wiem, jak tam sytuacja się zakończyła. Gając G5, robimy presję tutaj na przeciwniku. Robimy presję bardzo dużą. Ten król cały czas jest pod moją, że tak powiem, wiecie, pod moim ostrzałem. Dobra, król F8. Patrycjusz tutaj się włączył, ale mam wieża F4. No myślę, że rywal tego nie przetrwa. Myślę, że azerbejski, azerski bardziej niż azerbejski. Chyba azerski się mówi, także przepraszam za mój polski. Eee, nie przetrzyma, nie utrzyma tego ataku, nawet jakby miało to być Mamediarów. Okej, okay, wieża B8, nawet G4 mogę zagrać, zdobyć figurkę. Wieża B3B. Kto komentuje Tyka dzisiaj? Ja nie komentuję. Może będzie Marian, może będzie Tomek. Zobaczycie. Sam zresztą jestem ciekaw. Okej, okay, skoczek D4. Nie śpieszymy mi się z tym skoczkiem. Cały czas grozi bicie na F5. Także w tym momencie myślę, że śmiało mogę się na to zdecydować. I prawdopodobnie ta partia będzie wygrana, o ile czegoś nie podstawię, ale myślę, że pod skoczek bije F5 jest Hetman D5, z wymianą hetmanów i. Uprościmy materiał właśnie widzę to jest bardzo ważna lekcja dla was. Żebyście czasami. Żebyście czasami po prostu nie utrudniali sobie zadania. Tylko po prostu jak najprościej do sukcesu. Tak, jak w życiu, moi drodzy. Nie ma co sobie utrudniać życia. B5, B6, wieża A1. Za zakładam, że po B7 zagra rywal, wieża A3. Albo nie, bo nie zagram tak. Nie, nie mogę tak, B7, bo mi zbił piona. Dobra, Ciach, Hetman Ciach. Kurde, w ogóle rywal, jak. Zaraz mnie wyflaguje przeciwnik tutaj. Dobra, zostaw je w spokoju. Ziomek. Ej, co się dzieje? W ogóle rywal mi zabiera cały materiał, ale jest mat. Na szczęście. Co sądzisz o stylówkach raporta? Jak dla mnie robi wrażenie? Myślę, że tak samo myślę o tym. W ogóle raport y, zmienił postrzeg. No ja troszkę inną wizję miałem raporta. Y, słyszałem, że gość może naprawdę nieźle poddymić. Tak w wywiadach i w ogóle, ale... Eee, właśnie on coś mi, mi utkwiło w głowie coś takiego, że on mówił, że on jest troszkę taki aspołeczny, że nie prowadzi social mediów, że niego to nie interesuje w ogóle A właśnie tutaj pokazuje się z takiej bardzo strony otwartej i naprawdę wygląda na spokozioma. Poszedłem z takim raportem na pizzę na pewno kiedyś, serio. Jakbym miał tak wybrać właśnie z kim bym sobie gdzieś mógł pójść, wyjść na taki wieczór To myślę, że raport na ten moment jest takim moim top 1, nie? Że naprawdę dobrze bym się bawił. Nie wiem, czy jak wy macie. Jakie wy macie postrzeganie gościa, ale... Dobra, już przyganą tu pozycję ustawiłem prawie pewnie. E, ale jak dla mnie to jest totalny koks. A myślałem, że F4 działa. Dobra, jak F4 nie działa, to stoi dobrze jednak. D5 to F4 wtedy może być. E, także H5 to G5. To też mi się tak średnio podoba, dlatego kontynuujemy rozwój. A, chyba, że teraz G5 i podskoczek D7 wtedy F4. To ma sens. Festiwal Pizza Hut. A co, jest cały czas festiwal? To zrobili szybciej arcymistrza, tyczę i Kozak. Ja nie biorę udziału w wyścigach. Przez moment właśnie miałem coś takiego, że fajnie byłoby być pierwszym, ale odciąłem się od tego. Myślę, że Antek ma bardzo dobre fundamenty, żeby zostać arcymistrzem. Ale ja się odcinam, bo to jest dla mnie toksyczne po prostu. Nawet myślenie o tym i, że tak powiem, branie, w... no nie chcę o tym myśleć nawet. Jakbym mógł być nawet czwartym arcymistrzem. Dla mnie jest ważne, żeby po prostu nim zostać, widzowie. Także. że tak powiem, brzydko mam wyjebane na to, nie? B5? E, albo długą roszadę zrobię. G5, HGHG? HG. HG. Okej, okay, wieża H1, wieża H1. Kurde, trochę tu zrąbałem chyba. Eee, skoczek D7, F4, skoczek G6. No, źle to wygląda, na pewno. Zupełnie źle to wygląda. Nie, no byłoby piwko, pite z raportem. No, totalnie. Myślę, że z raportem na taki wieczór kawalerski to nieźle by tam się działo. Okej, okay, skoczek g6. Moim planem jest zagranie skoczek c5, żeby otworzyć linię d. Może b5, b4? Miłek bad boy? <grym> Co ty? Mówię jak jest. Miłek mówi jak jest, jestem, jestem prorokiem. Dobra, skoczek c5, wieża g7, goniec f8. Wieża h7 i skoczek bije4. Bicie, bicie, no ma to sens. O kurde, jak dwie osoby napisały w tym samym momencie, że dla was jestem arcymistrzem. No najważniejsze, to najważniejsze widzowie. Jeżeli dla was jestem arcymistrzem to to już jest sukces. Are you still drinking alcohol? Yeah, I'm doing it very frequently. Very frequently, boy. <coughs> tak widzę, nie mówię wam do końca całej prawdy. Jestem, piję czasami sobie alkohol, tak jak Karol Pieniążek to właśnie zasugerował. Wieża H7, bicie na E4, gońc bije 4. Wygląda to bardzo ciekawie, nie ukrywam. Dla mnie, pion C2 może być potencjalną słabością. D5 może uda się zagrać. No ta, ta pozycja ma bardzo duży potencjał. Chyba że rywal właśnie będzie grał ją dość dobrze. Po biciu na E4 jest bicie, na E4 pionem. Ważne jest to, że rywal nie ma jak zagrać F5. Bo jeżeli tego skoczka mi by stąd przegonił, to moja pozycja naprawdę ległaby w gruzach. Dopóki tego nie może zrobić, to jest całkiem, całkiem dobrze. Król B1. Też bym chciał tak królem sobie pójść, tylko nie za bardzo widzę sens takiej wędrówki e, Dlatego zagram po prostu gońc d6 możliwe, może gońc e7 Chyba gońc e7 wygląda nawet bardziej naturalnie Ty grasz jak 2600+, no nie, nie zgodziłbym się z tym Powiem tak, potrafię zagrać jak 2600+, ale nie gram niestety Nie gram niestety tak regularnie jak 2600+, wiesz? I to mnie najbardziej hamuje Ok, zagram skoczek e7, spline, skoczek f5 bo ja potrafię zagrać do partii jak 2600-2650, nawet bym powiedział czasem, co pokazałem w partii z Kacłem Piorunem, ale potr potem potrafię zagrać partię, gdzie dostaje baty od 2000 ziomka, nie? Także to jest największy mój problem. I nie wiem za bardzo, jak to poprawić właśnie. Nie wiem jak to jak taką siłą woli po prostu wygrywać czasami, bo problem jest taki, że goście naprawdę mogą grać dobre partie i to nie jest tak, że ci ty 2000 grają słabo w szachy. Tylko właśnie my musimy ich jakoś tak siłą woli po prostu ogrywać, nie? I to jest problem. Czasami tej siły woli brakuje. Tu rywal skoczek C5 miał za atakiem na dwa piony. Teraz skoczek D5. Jeżeli postawię skoczka na D5, to będzie naprawdę świetnie. Także C4 bym się spodziewał ze strony rywala. Na co zagram skoczek G6, bądź skoczek F5. To jest mój plan. To jest mój plan na życie. Skoczek F5 chyba. Żeby pionka E3 troszkę bardziej tutaj asekurować. E, teraz kula na C6 bym podprowadził, albo zagrał skoczek D6, tylko że skoczek D2 wtedy. Dobra, trzeba grać szybciej, niestety. Eee, także podprowadzimy króla najpierw. O skoczek D2 zagram król C6. Eee, Gojęc G1. I mamy mniej, 10 sekund mniej czasu, także szkoda bardzo. Król 6 Ok, tak jak liczyłem. Eee, dobra, 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 dobra. E3. Skoczek F3. A skoczek A4 w ogóle. Eee, szybciej E2. Skoczek D4. O nie, to jest zły ruch. A, dobra, skoczek. F3. Nie, on może zbić stępem. Ja ci kręcę, ale, ale to mi splejowałem w ogóle. Boże, gdzie ja tym skoczkiem poszedłem w ogóle? To ja odwalam. Dobra, E5. E4, dobra, mamy go Dobra, przerzucamy skoczka Nie, jak ja tym skoczkiem poszedł, co ja robię tym skoczkiem? Jest! Yeah! Za to się należy łapa w górę Za to się należy łapa w górę, widzowie Kurde, no dałem radę, ale totalny trolik to był. Z kimś wolę pić piwko z raportem czy z Kalsenem Chyba z raportem. Bo nie chodzi mi o to, kto ma więcej e, kto ma więcej punktów gdzieś tam na jakiejś liście, tylko z kim bym się dobrze bawił, nie? Skoczek hobby, czyli tam z powrotem. No najgorsze jest to, że on właśnie mógł tam nie wrócić. Bo popatrz, że wystarczy, że on by zagrał tutaj w tym momencie. Już ci mówię, który to był moment tutaj. Królewczy, I okazuje się, że za bardzo nie mogę wrócić, bo skoczek nie ma nigdzie gdzie pójść, bo tutaj nie ma jak. Po prostu wrócić i musiałbym grać F5, po którym miałbym przegraną, nie? Po F5, no, nie wierzę, że ta pozycja nie jest przegrana, nawet po skoczek C5 za takim na dwa piony. Także to by było bardzo, bardzo, bardzo nie, nieprzyjemne. E, na szczęście na końcu i tak udało mi się. Ja jestem słaby w takich rzeczach, moi drodzy. Nawet tak podświadomie, powiem wam tak, podświadomie nie wiem, gdzie mam ustawić skoczka. Ej, dobra, czekajcie, bo tu mi się coś, muszę odświeżyć. O, dobra, jest tak. Patrzcie, mam taką pozycję. I ja podświadomie w tym miejscu, w tym momencie, nie wiem, gdzie ustawić skoczka, żeby ten pionek nie doszedł, nie? No, pakleza by zagrał od razu skoczek F6 i by jakoś tempował. Skoczek G8, skoczek F6 i by zbił pionki, prawda? A ja poszedłem tutaj i okazało się, że nie mam jakby wyrobić pionka na, 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 przed dorobieniem, nie? Jak często robisz długą w Sycylu? No, częściej chyba robię długą niż krótką, z tego co zauważyłem, także. Także dość często. No i patrzcie, skoczek na desześć i nie wiem jak w ogóle tego pionka wybronić ostatecznie. Także ja jestem takim zawodnikiem, no niezbyt geometrycznym. Geometria była moją słabą stroną zawsze z matematyki. No i nie zapowiada się, żeby to się zmieniło na ten moment. Ok, lecimy z Best in midwest. Także lecimy F4. Mamy E6, zagramy F4. Taki fajny wariancik, który swego czasu grałem w partiach klasycznych. Magnus Carlsen go stosował przeciwko Griszczukowi. Partię swoją wygrał, pamiętam. OK, skoczek a 6 to był ruch szachowy, skoczek A3 skoczek C2 To jest moja idea tutaj Potem zagramy D4 Lub z D3 Tu kojarzę takie ruchy jak mam B6, gońc E7 lub gońc D7 gojeń z D3 polega na tym, żeby zbić na F5, zepsuć strukturę i wtedy zagrać D4 Pozbywam się białopolowego gońca, ale w zamian za to mam bardzo solidne centrum Okej, okay, D4, jest to ruch całkiem ciekawy Zamknę centrum ruchem C4. Tak, ja też mówię o stronie czarnej Michał. Ja też mówię o stronie czarnej. To jest najfajniejsze właśnie. Że ja czarnymi robię długą roszadę w sycylijskiej. Dobra, krótka roszada tu jeszcze nie widzę, żeby miało wisieć. Aczkolwiek chyba ze strategicznego punktu widzenia powinienem zbić mimo wszystko. Zbiję skoczkiem, żeby potem przerzucić skoczka przez E1 na F3. To jest takie dosyć ciekawe podejście do tematu. Najbardziej mi się podoba, jakbym mógł najpierw zagrać Hetman 4 ale po Hetman C7 nie miałbym jak bronić piona. Dlatego zagram najpierw skoczek E1. Wow, w ogóle dostałem jakąś nagrodę. Otrzymałeś 10, e, jakieś tam wyróżnienie, że otrzymałem 10 nagro... zabawnych nagród, czy coś takiego? Cześć Krzysztof, z Rodu Piotrowski Kurczę, mamy jakiegoś szlachcica na czacie, widzowie. Także powaga. Witam cię, Krzysztof. <coughs> hetman 7 skoczek E3. A to jest ciekawe, właśnie, czy są jeszcze takie rodziny w Polsce, gdzie. Dobra, czekaj, bo tu taki, taki odwalam niezbyt dobre rzeczy. Goniec E4, H5 Marywol H5 jest gwoziem do trumny dla mnie. Albo co gorsza, ten ruch. Ty, patrz, nie mamy gońca bronić. A, piona bije, jezu święty, ale mam farta. Wow, ale mam farta. Już myślałem, że po mnie. Kurczę, tylko skoczek na F5 wróci i wieża E8, i Hetmanem nie wyjdę stąd. To też jest niefajne, dlatego skoczek G5 zagram. Jaką wodę lubisz najbardziej, to co mam pod ręką? To jest moja ulubiona woda. <słuch> Powinna to być wygrana pozycja, ale nie jestem pewien. Wieża E8 to wieża F5, to jest moja sztuczka. A, rywal nie widział. Wieża E6, wieża e 8 Mat. Zwycięstwo, moi drodzy. 2756, także jesteśmy na fali wznoszącej, można powiedzieć. Okay, zagramy sobie, no może teraz widz prosił o Sycyla, to zagramy Sycyla Zbijemy, skoczek f6 Zagramy Najdorfa, a6 Goniec e3 Zagramy sobie, który wariancik zagramy, z e5? W czasie co tu się gra w tym momencie? Skoczek g4 chyba, co? Skoczek f6 No dobra, czarny jeremic jest spoko a 6 Goleńc C1 teraz, no ale to już jest, to już jest jakieś pójście na ustępstwo mam wrażenie, teraz skoczek C6 wydaje mi się, że mam dobrze, że mam zdrowszą pozycję w tej, w tym, tej strukturze, H5 mam ochotę zagrać, albo skoczek bije D4, albo co lepsze Hetman B6, o Hetman B6 to jest dobry ruch tej pozycji, po z G4 mam Hetman bije D4, Cześć jak ty to robisz? Nie wiem jak ci powiedzieć, nie wiem jak ci to powiedzieć, bo sam nie wiem, okej okay, ciach. No i mamy bardzo dobrą pozycję. Skoczek B4, skoczek D4 to jest moja idea. Dlatego rywal zagrał C3, żeby mi pozbawić tych ruchów. Gońca wydaje mi się, że mimo wszystko lepiej mieć tutaj. A tylko skoczek D5 jest problem. E, to jest dość duży problem w tej pozycji. I nie wiadomo, czy tego króla trzymać. No zagram, zagram krótką ruszadę, ale. Ale zagram wieżę E8. Moskiewski? Moskiewski jest prosty, po prostu, wiesz? Także Moskiewski jest taki, że możesz go sobie suwać, i masz pewność, że rywal cię tam bardziej lub mniej nie zaskoczy, nie? Że tam raczej to powinno być wszystko dość fajnie wyważone. Ok, może F5? Takie poddymienie? Po EF zbije pionem. El Mordziu. Witam serdecznie, Krystiana. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, naprawdę cieszę się, że w taki randomowy dzień o randomowej porze jest na stylu. To naprawdę motywuje do tego, żeby się odpalać częściej dla tak fajnego grona, bo nie dość, że was jest dużo, to jeszcze jest bardzo fajny, aktywny czat, także to jest najlepsze. Bo pamiętam, że bywały czasy na Twitchu, że ja miałem naprawdę fajne liczby, ale nigdy nie miałem tak aktywnego czasu, także... Eee, czatu, nie czasu. Chociaż czas też mam aktywny, dzięki wam. Także jestem wam wdzięczny po prostu za to, że jesteście. Okej, okay, wieżę w 8. Pokabica, tam nic nie ma. Jakbym miał się czym pochwalić, to bym się pochwalił. O kurde, podstawiłem chyba. Dobra, zagrałem BC. Po BC zagram skoczek B6. W ogóle skoczek B6 mogłem zagrać. Ale nie widziałem. E, dobra, to, to śmierdzi mi dość mocno. To mi śmierdzi dość mocno. Koniec E6? To wie, że E8 jest na sztuczkę, tylko czasu nie ma tutaj, widzowie. Ty, albo patrzcie, królew 7, króle, króle 6. Taki plan jest ciekawy. Króle 7 zagram. Wstałeś przed chwilą, to miłe. A nie, bo tu wisi goniec jeszcze, co ja odwalam, o Boziu. Co ja najlepszego odwalam w te szachy Dobra, YOLO Aj, rywal nie poddymił Król G7 Za każdego nowego wspierającego pokazanie bica, no, tylko to jest chyba cringe'owe bardziej niż fajne szczerze No to jakby to było jeszcze, się chcieli to oglądać to spoko, ale Ale no, to, to jest cringe, no znaczy, ogólnie ja, ja tam problemu z nie mam, bo już przywykłem do niego, ale. Ale myślę, że nie każdy z tego powodu się yy, radował na streamie. Kurczę, no, wkurza mnie ten gość. Gambit Smith Mora? Gambit Smith -Mora jest totalnym, totalnym poczampem. Dobra, matujemy przeciwnika. To jest moja ostatnia szansa. Jedziemy po niego Dorwę cię gościu Kurde, ale mnie wyciągnął w ogóle Plan wieża A1 teraz? Szybko gra ten koleś Mega irytujący jest Ciach On się prosi tu o mata Tylko mu go nie dam Niestety. Dobra, tym skoczkiem pograłem jak totalna ciomajda. Ale dobrze gra rywal. No pokonał mnie tutaj niestety. Stafford jest spoko. Myślę, że mata dam mu tutaj już jakiegoś. Sprytnie się ten koleś broni, strasznie. Kurde, no ogromnie. Ogromnie, strasznie. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną partię. Znaczy, zobaczmy, co tutaj poszło, nie tak najpierw. Eee, Pyk No jest cringe i o to chodzi. No tak, ale no, nowi widzowie to wiecie, to będzie nieprzyjemne za bardzo. Dla starych widzów spoko, coś takiego. E4, C5, skoczek w 3D6, Ach, pach. Okej, okay, no tu było całkiem spoko. Tu mi się wydaje, że całkiem spoko. Kiedy turniej jakiś, wyjeżdżam do Francji w środę wieczorem. W środę wieczorem się wybieram. F5, właśnie tutaj F5 lepiej. No bo lepiej mieć wieżę na F8, żeby bronić od razu. A potem tak zagrałem trochę. Hmm. No jak chciałem to zagrałem troszkę. Pyk, pyk. I królew 7, króle 7 było złe chyba Ty niby przewagę tu miałem cały czas. Hm, może ja sobie wmówiłem, że źle. Może... Wmówiłem sobie, że troszkę. Hm. No nic, nie poszła ta partia. Tutaj mnie rywal po prostu zniszczył, także... Ty widzę, ja w ogóle wyłączyłem sobie dźwięk, także... To dlatego tak było. Dobra, lecimy kolejną partikę. Akurat będę koncertował tam? Kurczę, to ty jesteś international Można powiedzieć O, teraz już mam lepiej na pewno Powinno być słychać stronę, dajcie znać czy... Czy jest słyszalny dźwięk, F4 E5 Skoczek F3 C3 Skoczek A3 Skoczek C2 mm Hmm Ile euro do zabrania jest szansa wygrać w startowa? Stary, nie wiem. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Jadę po prostu na turniej, gdzie dostaję warunki i się cieszę z tego powodu. A reszty nie mam pojęcia. Po prostu jadę i gram. Nie słychać, to trzeba podgłośnić na pewno. Streamka, ruszada. Szparu, jak trenować szlachy? Stary, jakbym wiedział, to bym tu nie siedział. Uwierz mi. Jakbym wiedział, jak się trenuje szachy, to bym miał 2600 przynajmniej. Giga cicho słychać, nie? Właśnie, bo nie wiem, jak to podgłośnić. A, czekajcie, bo muszę. Chyba wiem o co chodzi. Byłem ja zrypanego już tego Windowsa. Mi się samemu dźwięk regu... Tak, jak ja mam Google Chrome na 6 w skali 100, nie? Dobra, dajcie znać, jak teraz będzie. A, teraz w ogóle nie słychać. A teraz? O! O, o, ten, o ten dzień nam chodziło. O to nam chodziło właśnie. Wjeżdża D1 z planem C4. Szparu, kiedy jakiś Rosirek wjeżdża? No, tam Michisz coś ustalał, że, że jutro są jakieś plany. Który miesiąc jesteś? Ale co, w ciąży? <ścoughs> czy, czy o co chodzi? Jeszcze. O tym, o tym nie wiem przynajmniej. Dobra, gońc E1? No. Jest GIT teraz, o, to mi się podoba. Hetman D3 lepiej jest z tym, właśnie tego ja czasami zapominam. Bo właśnie na coś inaczej nie lubię dźwięku, ale jak tak się fokusuję i wiem, że przy okazji streamka jest lepiej, nie? Jak jest ten dźwię taki dźwięczek e wykonanego ruchu, to tak jakoś to. Szczególnie jak się flaguje już, to fajnie to słychać. Ok, goń znajdę to, może? Z którego miesiąca jestem? A, z czerwca. Tak. O. I miałem urodziny w tym miesiącu. Także wszystkiego najlepszego dla mnie. Dzięki widzowie. Też was lubię. Okej. Okay, C4. Bicie. 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 I Hetman wisi. Kurczę. Ale bicie. 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 To nie działa. To nie działa niestety. Trzeba zejść Hetmanem. Na Edwa. Kiedy wpadasz na ławę do chłopaków z buka, kurczę za mały jestem, żeby tam wpić na, na ławkę, wiesz. Skoczka na D3 bym widział, ale B4 dostanę. I ja sunę, nie podoba mi się to już. Ok, C4 d 4 DC D5. Dobra, ryzyk fizyk D5. Ale, szybko grają, denerwują mnie. Nie mogę sobie z widzami pogadać naturalnie. Odcinki odciek z partii, to do dźwięku to nie to samo. Tak, tak. Ja nawet czasami nie mam świadomości, że tego dźwięku nie ma, nie? Bo po prostu na co dzień nie korzystam z dźwięku, nie? Także, także musicie mi wybaczyć czasami, albo przypominać się o to po prostu. Kurde, ale się wybronił tutaj. Ale się wybronił nieprzyjemnie, Gostek, no? Ale dobra, wisi tu. To co ja gadam w ogóle, jest GIT. Mhm, Skoczek D4. Trochę mi się to jednak nie podoba. Te piony w tej francuskiej kurcze są szybkie z reguły. Te piony są zbyt szybkie w tej francuskiej, niestety. B3 wieża B1, B2, skoczek D3. To jest mój plan. Ale plany się niestety czasami krzyżują. szczególnie jak podstawia się skoczek D3, a szczególnie grywal tego nie widzi. Dobra, ja tu nic nie mogę zrobić tak naprawdę w tej pozycji niestety. Eee, co ja biedny mogę począć? Nic nie widzę, piję, zbiję, może gońcem Cześć, co na obronę wiedeńską, stary nie wiem Gościu przyszedł jakby ten, I ziomek przyszedł jakby, że to była stołówka i czyta sobie jadłospis, co dzisiaj na obiad na przykład, nie Tak to fajnie zabrzmiało, nie to, że, że, że coś tam, tylko Śmiesznie to zabrzmiało, siema, co dziś na obiad na przykład, nie Siema, co na wiedeńską dzisiaj Stary, nie mam pojęcia że chcę 4? Źle to stoi widzowie. Hmm. Dobra, dymy robimy. Tożem poddymił Essa. Dobrze poddymiłem. Nie no, rywal mnie wciągnął nosem. Przynajmniej nosem. Eee, spada ten ranking, niestety. Spada ten ranking mocno, niestety. Jeśli masz ranking za wysoki, jak patrzę, jak gram, to. Bo byłbyś niższy. Widzę, kto będzie tym szczęśliwcem, który zostawi dzisiaj setnego lajka. Like musicie, musicie teraz walczyć. Prędkość światła musicie włączyć. Ok, tu jest spoko. Nie sugerujcie się tym, że komputer pokazuje minusy, bo, bo to jest pozycja normalna po prostu. Ciach, i tu zacząłem odwalać pewnie. Trochę bez pomysłu zacząłem grać. Ale potem mi się wydawało, że było to w miarę sensowne z mojej strony, co zrobiłem. A tak widzicie, że troszkę to się wszystko. Troszkę się to wszystko, że tak powiem, zmieniało. Trzymaj się, Piotrze. Do zobaczenia. Cieszę się, że wpadłeś. Okej, okay. skoczek C4. Tak, no i tu jest Git. A. Tylko podstawiłem sobie. Hmm. Szkoda. Miałem plus 4,50, a po ruchu było minus 7, także. Jak ktoś pyta, kiedy zostanę arcymistrzem, to po prostu możemy pokazać tą pozycję i. Możemy po prostu powiedzieć, że jak nie będę grał Hetman A7, po którym tracę skoczka z szachem, tylko jak będę grał ruchy typu skoczek D6, prawda? I będę wygrywał, że po Hetman B1, mam Hetman C7, to wtedy jest duża szansa, że tym arcymistrzem już zostanę. Także. Także tutaj już plus 17 by było. No trudno, widzowie. Lecimy z kolejnego partią, nie ma co płakać. Nie ma co płakać. Ok, znowu ten best meet in the west. Zagramy francuską. Coś teraz ta francuska jest w modzie, trzeba przyznać. E4, E6, D4, D5, C5. Eee, zagramy skoczek G7, taki ruch. Nie wiem, czy kojarzycie. Taka boczna idea we francuski. Ktoś prosił o boczną ideę, dlatego przychodzę. I tutaj gramy przez B6 z planem goniec A6. Tutaj gramy H6. Tu często biały wychodzi wieżą na G3, żeby presować pionka G. No, rywal to zrobił bardzo szybko. Ja tutaj puszuję ze skrzydła Hetmańskiego za pomocą ruchu A5 i gramy gońc A6. Oczywiście wymieniamy biało polowe gońce. Rywal pewnie zagra skoczek A3. Tak jest. Wrzucamy skoczka na B4. Drugiego skoczka na C6 i powinna to być pozycja może nierówna bo rywal chyba stoi lepiej. Przynajmniej na moje oko tak to wygląda, ale powinna to być pozycja do gry jak najbardziej. Ok, skoczek C6, G5 myślę, że nie jest problemem. Ale to zaraz się o tym przekonamy. <laughs> po HG Goins bije G5, zagram Hetman D7, bądź Hetman C8. Czy obrona francuska polega na poddaniu się? Nie sądzę. Pierce albo Hyper Accelerator. Dobra, nie będę, sz... nie będę szpanował po angielsku, bo dzisiaj mi się język coś łamie. Gorące jest w ogóle, dajcie znać w ogóle jak u was pogoda, bo dzisiaj już o 10 rano w Rzeszowie, to było naprawdę masakrycznie. Możecie po pierwsze dać znać skąd oglądacie tego streama, wczoraj z Tomeczkiem kto był to wie, że mamy takie, takie rutynowe pytanie do widzów, skąd nas oglądają. Skąd nas oglądają, także może to przerzucimy również tutaj, jeżeli będzie taka chęć z obu stron. Może B5 zaraz rzucę. Tylko z tym B5 jest problem, bo ta wieża się czai i mi skupnie tego piona, no. Niemiła bardzo jest ta wieża. G6 to H6. Także tak średnio. O, patrzcie jaki plan. Skoczek C8, skoczek E7, skoczek F5. Jak gram Francuza bez powodzenia? Ajajajaj Wisła, Krasnik Biłgoraj, cała Polska. Różne zakątki. Spiekar śląskich. Okej. Okay. Piekary śląskie to brzmi dość, dość mocno, to brzmi. Brzmi jak byłbyś Turbo Gigaczanym, szczerze. Dobra, i jakby takie F6. Nie no, dobra, idziemy królem na spater, widzowie. Król D8. Niemcy pod Szwajcarią, wow. Cześć, Niemcy pod Szwajcarią co? To, że Austria? O to chodzi? Nie lubię takich temperatur, tak? No ja też raczej nie. Ja też raczej nie przepadam. Eee. Dobra, idziemy dalej. królca 8, b 8, kula Król 8. Kalisz, Spoczko, Siedlce. Sri Lanka, Częstochowa. Warszawa, świetnie. Czy wolę streamować na Ety czy na Twitchu? Na Ety zdecydowanie bardziej mi oddają te streamy. Widzę, że widzowie bardziej tak do mnie życzliwie podchodzą, jest mniej dzieci. Na pewno ja wolę streamować na YouTubie, ale komentować nie wiem czy nie na Twitchu, bo. Na tego. Na tego streama czeską Polska to nie przychodzą generalnie moi widzowie. Paru u nas jest. Fajnie was widzieć, ale w zdecydowanej większości to są jakieś trolle po prostu, którzy tam się znęcają nad nami fizycznie i psychicznie. Ok, bicie pionem. Idziemy król B8, może. Ta pozycja powinna być lepsza dla mnie, tak szczerze. Ale nie wiem, jak bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Gając C5: Słupca. Górno, siema Mati Mati to jest gość. Ja cię jeszcze podstawiłem. Headman T4. Dobra, flagujemy gościa. Mmm, no denerwujemy to, że gram słabo dzisiaj. Kurczę mnie to. Kurczę mnie to. Wieża C5, skoczeka 4. Ok, wieża F4 rywal zagrał. Duszno się robi na moim królu. To robimy miejsce dla niego Idziemy pionem C Pion B, pion C musi wygrać tę partię Ja pierdziel. Ale sraka Dzisiaj niestety Dobra idziemy dalej Nic się nie stało widzowie To jest ofiara wieży w zamian za dwa tempa pionkiem Król C5, król D4 Zrobię mu taką siekę z koczkami jak Alireza z Rajabowem. Co? Widzowie nie da się zamatować dwoma skoczkami? No, jednym się już nie uda, niestety. Ale spadamy z rankingiem. Kurcze, pieczone. Nie, niedaleko granicy Szwajcarii. Szwajcarią, czasem na spacer wyjdę i miejsce z przechodzi o granicy? Wow. I co się wtedy dzieje? Mam takie ofiary wierszy w większości partii. <grym> niestety, chyba każdy nas taki ma. Każdy z nas ma coś takiego, niestety. No nic, widzę, wygramy bulety, chyba co? No dobra, jeszcze. go buletów nie ma ludzi na bulety dzisiaj. Eee, może z widzem bym zagrał jakąś partię? Tylko to ciężko wybrać. Na pewno z jakimś bym zagrał patronem przede wszystkim, żeby pokazać Wam wsparcie. Z mojej strony również. Także jak są jacyś Patroni na czasie to na pewno zagramy, a potem jak zostanie czasu to To zagramy też z e, widzami Którzy nie wspierają, znaczy wspierają po prostu tym, że są, także też zajebiście Też szanuję Tylko chcę po prostu być Wdzięczny, pokazać wdzięczność dla tych którzy są mm -mm. Skoczek C7 ciach pach E3 bicie bicie Granic E5 więc w 4 Efe Wieża D1, wieża bije 4 No podstaw coś a przecień był dobry, trochę był, to prawda Ciach, ciach, ciach Dobra, rywal podstawił chyba jakoś, z tego co widzę. Się masz paru co tak wcześniej? No właśnie, ja tak będę streamował teraz nieregularnie. O nieregularnych porach. Bo. No teraz generalnie będę wyjeżdżał za dwa dni, także też nie nastreamujemy się za bardzo. Czy grając partię jeden, dwa dni można poprawić grę w szachy? Średnio. Trzeba mieć, to wiesz. Eee, trzeba, 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 trzeba. Czuć tą presję. Czasu. Szpaku, zagrasz obronę czeską. Obronę czeską to akurat gra Artur Jakubiec i... I... i kto? I w Pokleza No halo, dajcie kogoś na bulety Bulety są fajne Nie ma tak partię buletów Może jakieś inne odmiany? Nie. Inne odmiany są takie se Ja jestem słaby w inne odmiany szachów O, gramy jednak blica. Dobra, skoczek F3 Gdzie jedziesz? Do Francji na turnieje szachowe, Pierwsza we Francji będę, ciekawy, ciekawy jestem jakie wam przywiozę wspomnienia Mam nadzieję, że same dobre Skoczek C3 E4 A3 hmm. O co tu rywalowi chodzi? Schodzę skoczkiem Goin z D2 Skoczę G5 to headman E2. To hmm. E6 to B3. Trzeba wzmocnić pozycję. Warianta kupca, dokładnie ten. Widzowie, to jest moment, gdzie rywal myśli, a dla was jest moment, żeby zostawić łapę w górę. Bo jest za 155. Jest już, to prawda, bardzo fajny wynik. 113 łapek. Jest to na pewno więcej niż pod łącznie prawdopodobnie moimi filmami z tego tygodnia. Także bardzo się z tego powodu cieszę, że lubicie te streamy, ja również bardzo Was lubię i bardzo lubię streamować. Nie, nie do Paryża, do La Plainie. Ale ja przynajmniej jak byłem, to byli dla bardzo mili, tak? Na ten moment poznałem jedną francuskę, to była bardzo miła. Pół Polkę, pół francuskę poznałem. F5, kurczę, gość co mnie tu poddymia. Ale szarpie tutaj, jak w pasacie. Coś tu się dzieje? Hmm. Ten skoczek jest niebroniony, przez co troszkę mam sparaliżowane figury I tu gońca nie chcę wpuścić rywalowi, dlatego zagram wieża E1 hmm. Ok, bicie, bicie skoczkiem Dobra, Hetman bije 4 już nie mam tego skoczka, który był, e, że tak powiem, niebroniony. Wymienimy Hetmany. Ciach, bicie na E7, wieża bije 7. Wieża F7 bije, wieżą. Król F7, skoczek E3. Chyba, że goniec B2 dostanę. I nie, ale podwalam dzisiaj wszystko. Ja dzisiaj podwalam, jak leci widzowie. I to takie dziwne, dziwne motywy podstawiam, takie nieoczywiste. Ale nie ciężkie, wiecie, co chodzi? Po prostu brakuje tego czegoś. Jeszcze tu znalazł rywal. Wie, muszę zostawić. Jeżeli wierzę że wymienię, to jest po mnie. Zamykamy linię oczywiście. B5 jest planem. Okej, okay, wieża D8. No ja nie chcę nic otwierać tutaj, ale jak ja nie otworzę, to rywal otworzy, także wolę zrobić to na swoich zasadach. Może pole D5 się uda zdobyć jakoś, ale nie sądzę niestety, nie sądzę. Okej, okay, wieża E2. W tym bicie, bicie. I po skoczek B5 mogę go więc D5 i odbijam jakość. Też presję czasu wywieram. Trochę czuję się jak Nepo na tych blicach. Rywal minuta, ja prawie dwie. Przewaga jest kolosalna. Tak, niech Janek się odbije po prostu. Nic więcej mu nie życzymy niż odbicia się. Dobra, a ja tu dam mata temu przeciwnikowi, jak tak będzie grał. Wieża B6, gońc E5, król H6, gońc D5. Te gońce są śmiercionośne. Jak tu dać tego Mata? Dobra, tak naprawdę nie muszę wymieniać figur po prostu, żeby dać Mata. Znaczy, żeby wygrać na czas. Chcemy wygrać pozycyjnie, ale to jest cięższe. Wierzę w 8, król 7 wierzę w 7, król D8. Nie! Co tu się wydarzyło? Ha! Co tu się wydarzyło? Dobra, jakoś ominęliśmy te wymiany. Hmm. Może tak. Zostaw mnie. Tak jest! Wygrana pozycja na końcu partii. Nikt mi nie powie, że wyplagowałem. Ależ pewne zwycięstwo, moi drodzy. I matowanie dwoma gońcami byłoby. Tu, pciach, goniec E5. Zagramy rewanż, bo rywal grał bardzo dobrze. E4, E6, D5 w planach. Skoczek D2. Gońc E7 to jest taki ruch szachowy również. Skoczek F6, Skoczek D7, C5, Skoczek C6, A5. Bierze E1 ja tu mam B6. Ok, to wziąłem pionka centralnego, zobaczymy co się wydarzy teraz. Kurde, widzowie, taką partię wygrałem, a tu już zero reakcji. Chyba wszyscy już na drugiej karcie. No ale dobra, ja też czasami tak robię. Ja tu sobie gram, wy sobie róbcie co chcecie, w ciągu dnia Nie przeszkadzam wam Fajnie, że jesteście po prostu hmm. Ale bym poszedł na tryb piąkożerstwu, siąłbym na B2 jeszcze, wieża B1, hetman A2 Dobra, spr spróbujmy Tutaj rywal zagrał? A co po takim ruchu? Hetman G7? O oh yeah! Yeah, widzowie! Bot is gambit! Bot is gambit. Opacało się wziąć wszystkie piony. To jest to, widzowie. Dobra, rywal jest stiltowany, dlatego jedziemy. Ruszada? Skoczek C5. Coś mi ten ruch mówi, ale co dokładnie to nie pamiętam. Going C2 wieża E1. Zaraz może B4B5. Coś mi się takiego kojarzy, że tak się właśnie grało. Skoczek E6 i B5. Coś mi się kojarzy, że w ten sposób właśnie. H3. Chyba mam f 3 Wieża D1 to C6, niestety. Ja już przestawiam skoczka na F5 bądź H5. Jak go tam przestawię, to wygram. Plan jest taki: pod OK, skoczek G3, to rywal mi nie przeszkadza w tym za bardzo, co mnie bardzo cieszy. No jest H6. Wieża d 1 to może być już wygrane Caruana Nepo myślę, że Albo remis po 6 godzinach Albo co, innego może się wydarzyć, no hmm. Bierzemy remis widzowie, skoczek H5, GH, Hetman F5 Goenitz H6, Hetman H7, Królew 8 Hetman H8, Królew 7, Hetman F6, Królew 8, Hetman bh 6 Królew 7, Hetman F6 Królew 8 i co wtedy, co wtedy, co wtedy Wieża D3 Dobra, to jest wygrana chyba w ogóle, bo tam zagram wieża G3 i dam mata. Pyk i Hetman F5 hmm. zobaczymy, co rywal na to. Nie wiem, czy nadążacie za mną. O, rywal się, nie, rywal się przestraszył, czyli uwierzył mi w to. To bardzo miłe z jego strony. Tom, akurat nie miałem policzonego wszystkiego, ale spoko. No dobra, zagramy. Cześć, czy ja muszę tym skoczkiem teraz zwiewać stąd? No chyba nie. Tylko co zrobić? Co zrobić? Koniec Petrze? Dobra, ciach, wezmę to już. Wezmę tego gońca i niech się dzieje wola nieba. Hetman E7, hetman F3 z powrotem. Nie wymieniamy hetmanów w tej pozycji. Czy ćwicza na siłowni? Właśnie, kurczę, mniej niestety. Można powiedzieć, że znikomą ilość czasu na siłowni byłem w ostatnim roku. Co bardzo mnie boli. Boli mnie to. Ty, ta pozycja przeciwnika nie jest taka zła. Ten skoczek na jeszcze jest świetny. Rywal tak trochę mnie zlał po prostu. G3 jest fajnym planem. Żeby Hetmana wyrzucić. Potem H4 i plan z gońcem na G5. Ok, teraz gońc F4. Żeby właśnie pionka nie stracić, bo tu skoczek może zaatakować. Po G5 mam Hetman D3 i na H7 grozi. F6 Pozycja się otwiera, także nie powinno to być złe dla mnie A4, jakiś going g5 w przyszłości, tylko żeby hetman nie wisiał Skoczek e6 nieprzyjemny niestety Dobra, wymiana jest spoko Wymiana jest spoko, trochę mam mniejszy czas, także Było mówione, ale kiedy? Nie, właśnie nic nie mówiłem takiego Ja mówiłem, że ja nic nie robię Przecież tak pamiętam Dobra, trzeba wbić 2750 To jest taka podstawa dzisiaj Do dalszej części streama Do której dzisiaj live? Nie mam pojęcia, myślę, że do drugiej będzie A tak nie mogę, dobra Bo tam potem musiałbym wymienić Rywal się przygotował na to cwaniaczek Skoczek F6 i gojeńc D3, żeby Zbić na C4 i zagrać go więc E5 i związać wszystko. A ja mogę zbić na C6 w ogóle piona? Nie widziałem. Skoczek król. Hetman D7 to nie może być dobry ruch. Hmm. Król G2. Okej, rywal nie ma pomysłu, dlatego wezmę piona. Bicie ich koniec E5, mam Hetman C5 Hetman D4 D4 Tak, no niestety, ten sezon już jest w plecy, ale trudno Ja nie robię tego na lato, tylko na lata Owca zawsze tak mówił Podliczyłeś, ile w życiu kosztowały mnie szachy? Właśnie niewiele ostatnio A tak jest Iksiński. to prawda akurat, bo ludzie cały czas... Ludzie cały czas myślą, że właśnie jestem, wiesz, potężnym skurczy bykiem, nie? A trochę tak troszkę inaczej jest czasami Dobra, trzy jajo wygrałem. Siema, Wiktor. Siema, Wiktor, jak jesteś tutaj e, że tak powiem, od jakiegoś czasu to koniecznie zostaw łapę w górę. Myślę, że dzisiaj 200 będzie dość sporym wyzwaniem dla nas. Ale niezależnie od tego, warto mieć marzenia, tak samo jak te, że wbiję dzisiaj 2800 z tego, co pamiętam, jak dzisiaj zaczynałem streama, to miałem coś w okolicach 2740, także powinniśmy być parę oczek do przodu. No tym bardziej, że ograliśmy teraz FM z Francji 3-0. Może będę miał okazję z nim zagrać na turnieju, kto wie? Zagramy D4, D5 C4. Gramy nieco bardziej y, różnorodnie w szachy. G3. Tu w której live mówiłem właśnie, że przed drugą raczej się nie skończy. Nie wiem, o której ja zacząłem w ogóle tego live'a, ale myślę, że do drugiej postreamujemy Szach, odbijamy piona Po skoczek c6, tutaj chyba się gra skoczek e5 I po gońc d7 bierze się tego gońca O, rywal tak ciekawie zagrał w ogóle On mnie chyba oszukał na jakąś kolejność, ale nie jestem pewien Gońc e3 zagramy aż parumen Plan to jest zagrać skoczek D2. Żeby odbić pion na C4. Ten ruch mi się nie podoba. Skoczek D2 goniec B5. Wieża C1. skoczek D2 go na spoko. Wieża C8 goniec C3. Ale gardło czuję. Od nawijania remis rywal proponuje w partii blica Widzowie nie róbcie tego nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy. Widzieliście kiedyś długą rozsadę w partii katalońskiej? Ja też nie. Szacha, skoczkiem ciężko. Bo króla nie ma jak zaszachować z tej pozycji. Wow, już się uda 150 łapek wbić. Także to już jest taki fajny wynik. A reszta to, to wszystko to będzie już takie w nagrodę dla mnie. I dla was oczywiście. Skoczek bije 4 to skoczek bije 7 raczej. O kurde. To będzie ostra partia w tym momencie. Wisi tu, wisi tu, tam wisi. Iksiński jest mąkę, tak? Koksem jest iksiński. Jasku ma w ogóle super widzów. To trzeba mu przyznać, że naprawdę społeczność ma świetną. To jest super. Wisi skoczek. Na początku. A, to może być problem. Nie wiem, nie wiem, o którym momencie mówisz niestety. Ej, nie dam mu Mata jakiegoś? A i nie dam właśnie, bo tam wieża D7 nie mam. Jakbym zagrał wieża F1. I podskoczek skoczek D1 zagrał wieża B7. Tam będzie mat. Dobrze Tuberkanto. Sprawdzę dla Ciebie specjalnie. Co mam w ogóle? Jak zbiję na F7, to wygram. No nie zbiję na F7. Ale też wygram. Skoczek C6, to biję skoczkiem. Mam parę gońców. Po wczorajszej partii Hikaru prawdopodobnie wiecie, czym to się skończy. Te pionki są beznadziejne. Wieża C5, gońc H3, atakuje piona. Po króle 7 mam gońc B4, po d 7 mam wieża F7. Tego pionka trzeba będzie oddać. Chyba, że wieża D5, król E1, król E7. O, wezmę piona. Teraz król E7. Nie, spoko, wymienimy. No i teraz król D2. Gońc F5, G6, gońc E4. B5 to bije na A5. Króla chcę tutaj wpakować. Okej, okay, szach. W ten sposób rywal, ok, zagramy A3. Dobrze to wygląda, trzeba przyznać. A, tylko rywal chce tu wjechać. To, 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 to nie jest dobre. Dla mnie niestety, hmm. Dobra, bez primów, bo rywal gra wolno. A, bo on nie może, tu bo pion wisi. Tu nie ma co robić, rywal dosłownie. No to poprawiałem pozycję. Aj, myślałem, że zrobi primowa. Plan teraz to zagrać goniec E4, albo H5 zaczniemy. Kurde, coś tu zrąbałem. Goins D5. Goins G8. H6, okej, okay, król 3 Goins F7 z planem Goins D2. Dobra, wygrana. Wykończony. Ależ chamski ruch. Mogę tutaj? Nie, nie mogę tutaj Dobra, zaryzykuję Patrzcie, mogę Patrzcie Jak policzone Biję Pach I dajemy Mata teraz, tylko żeby Pata nie dać Aj, tutaj Mat na F8 był, ale rywal Easy win też tak myślę, no. Dobra, zerknę, bo tutaj prosił e, o analizę, także zerkniemy na szybkości dla tubera Kanto. Umieć czyścić sobie na zewnątrz. Tak, jak ja w ogóle dzisiaj powiem wam szczerze, nie wiem czy chcę się przyznać do tego. No dobra, przyznam się, bo już 150 łapek to nawet nie muszę żebrać, bo to, bo jest, y, bo to wystarczy na historię. Że dzisiaj poszedłem sobie biegać, o 8.50 wyszedłem z domu. Ej, w ogóle go z D2 mogłem zagrać, nie widziałem, lol. Nie widziałem go nie z D2 ruchu. No i ostatecznie poszedłem biegać normalnie w spodenkach i w tanktopie. Tylko poszedłem na takie boisko, gdzie po prostu nikogo nie ma, nie? Co prawda jest przy drodze, ale no nikogo nie ma, nie? Także wow, w ogóle. Gdzie ten szach skoczkiem? Bo nie widzę. O co chodziło przeciwnikowi? No i ostatecznie skończyło się tak, że było tak gorąco, że w samych majtach biegałem, nie? <noise> że tam zdjąłem koszulkę, zrobiłem tam 15 kółek, każdy ma po 200 metrów i zdjąłem spodenki i w takich bokserach biegałem sobie po prostu. Takich wiecie, pełnych bokserach, także nie to, że coś tam ten, ale, ale stwierdziłem, że się opali i tak nikogo nie było, także taka historia Jakbyście widzieli kiedyś jakiegoś gołego faceta jak biega po Rzeszowie, to jestem ja prawdopodobnie Także, także taka głupia historyjka z rana No ja no, ogólnie jestem niespełna rozumu człowiekiem, ale to już prawdopodobnie zdołaliście się przekonać do tego czasu Gdzie ten szach z koczkiem, moi drogi? Nie wiem, nie wiem o co chodzi, tuberkanto Nie wiem, nie wiem, gdzie szach z koczkiem był szczerze. Żadnego szacha nie widzę. No i tu mi się już podobało fest. Co tu mógł rywal zrobić? Bicie skoczkiem wierzaj. A, mógł na to pójść, tak? <grym> to wygląda spoko dla mnie trzeba przyznać. Że rywal tak, że skoczek B3? Aha, super historia? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest super historia. Myślę, że to nie jest super historia. Zawsze mam ruch król B1, mistrzu, wiesz? A tu na D3, tak? Skoczkiem. A, to ma sens. To ma sens, no? Skoczek D3 jest spoko. EDCD, ten szak jest jak najbardziej GIT. EDCD i pogonić C3. s 6 skoczek D3. Bicie na D1. I to jest dużo zdrowsza struktura od tej, która powstała w partii. Porównajcie te pionki do tych pionków. Nie? Gdzie te pionki są fatalne. I gońce je mogą osaczyć. Dobra, także partia wyszła fajnie. 80% chyba miałem, także nie jakoś mega dużo. Ale ranking się zgadza, co najważniejsze. Także lecimy. Graliśmy z tym ziomkiem już. Także lecimy ponownie. Okej, okay, C5. Skoczek C6. E5 C4 tu jest mocne, E4 też można. Nawet wygląda na sportowca E. Sprawiam pozory ewentualnie. E5 skoczek z E8 może. King's Indian Attack, dla, także dla wszystkich sympatyków King's Indian. To jest 5 minut. D5 taki bardzo bezpośredni ruch. Myślę, że to może być coś ciekawego. Dla oka. Po E jest skoczkiem. Po E5 myślę skoczek D7 zagrać. Po E6 mam bicie na D4 i goniec wtedy jeszcze broni na D4. Skoczek C6 BC? Nie myślę, że to nie wiek. Ale kto wie. Skoczek B6. Bronimy pionka D5. Postawimy gońca na E6. Stoję gorzej w tej pozycji, nie da się ukryć. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ćwiczyłem na drążkach i mam problem z szyją ostatnio, bo nie rozgrzałem szyi i trochę tak, wiecie, jak, jak nie robicie podciągnięć, to jak trochę zadzieracie szyję, nie? Żeby sobie nabić podciągnięcia. I tak zadarłem szy szyję parę razy. I teraz czuję, właśnie, że jak robię taki ruch, że barki cofam do tyłu, a szyję zostałem w tej samej pozycji, to, to taki krąg mi się tutaj bardzo mocno. Spina i mnie po prostu tak kuje, jakby miało mi pęknąć. Także jak nie będę streamował przez najbliższe 5 miesięcy, to raczej, raczej pęk. Ale myślę, że, że będzie ok. Wieża E7, skoczek B7, wieża bije B7, skoczek C6, Hetman D7, skoczek D4. Średnio mi się to podoba, więc bije D6, ED, Hetman D6, chyba mogę na to pójść. A to ma to dostanę. O, mam pomysł, a nie, nie, nie mam pomysłu jednak. Kurczę, przegrana to jest już. Ale mnie rywal rozjechał Wierzę 7. Okej, wieża, okay, wieża 7. Jasku, ale ja będę... Ja nie wiem czy będę tyle grał Mogę zagrać ze skułem. Ale to... no. Możemy zagrać, ale to bardziej tak fun. Chyba nie mi ile będę streamował. No dobra. Zagramy. Na bulety chcę grać, tak? A, skubany, chce sobie ranking wbić na mnie. To dobra, tylko niech mnie wyzwie po prostu, o ile może. Jak nie, to ja go wyzwę. Spoko. Spoko, zagramy. Tylko muszę skończyć. Wierzę G6. Z planem wieża G5 Goń C5 zaraz i czy wieża g Aha, tutaj tak nie mogę po prostu zagrać. Plan G5 może? Wieża E8. Że ja mi wraje strzepę 3 i nie chcę mi wpuścić. Oj, oj oj oj, najgorzej. Wieża E7. Będziesz dzisiaj komentował? Chyba nie. Dzisiaj raczej nie będę komentował. Ee, wieża D7. Albo wieża E6 po prostu. No jako tako się trzymam jeszcze. jest B4. Sraka ta pozycja szczerze. Ciężka straka, ale gramy. Czy mogę zbić na E5? Dobra, nie wiem. Strzelam, że nie mogę, ale zbiłem. Masz więcej widzów niż ja. O, cześć Tomek. Gramy, nie? Już, tylko wyzdwignij mnie, dobra. Do 10 bulety? spoko, tylko wyzwij mnie Dobra, ja muszę dograć tylko tego blica i jestem wolny. Wieża F6 teraz. Dobra. Chyba, że się mnie nie da wyzwać, bo też były takie czasy, że były problemy z tym, to ja mogę. O kurde, podstawiłem. No zagadał mnie Tomek, no. Tomek wbił i mnie zagadał od razu. No, ale dobra, jest dobrze. Rywal ma pół minuty. Czy uda mi się go wyflagować? To może być problematyczne mocno a król G7 nie działa? A to wieża F7. Dobra, poddymiamy to już do końca. Chyba się nie zgadza widzowie. Skoczkiem, co jest? Ej, aha, bo tu stempel będzie bite. Eee, Bieża. Co jest grane? W ogóle nie wiem, co, czym to ruszyć. Tak jest. Doświadczenie widzowie. Doświadczenie. Tak się wbija 2800. Pierdzą, ustawiona. Pusz, 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 pusz. Dobra, zwycięstwo. Uch. Wygrana. Z dobrym rankingiem kończymy dzisiaj. Robimy sobie fajne, naprawdę. E, robimy sobie fajne podejście pod. 2800. Jestem wolny, także możemy cisnąć. E, do 10, tak? Siema to ja fan szparego. Elegancko. Nie widzę, co prawda, wyzwania jeszcze. Także mogę rzucić też, żeby było A gramy nie rankingowe, bo ja mam potężny, wy... potężny ten ja mam potężny ranking, także gramy nie. Eee, śledzę oczywiście, tylko eee, gramy nie rankingowe, bo ja mam potężny ranking. Bulety, ja tu nie chcę z stracić. Spoko Domek. już jestem. Lecimy, lecimy, widzowie. Witam wszystkich widzów od Tomka, będzie fajnie, będzie fajny, będzie fajny content D4 mamy, tak? Okej okay. Gramy moje najlepsze warianty Okej, okay, gońc G4 Skoczek b 5 długa roszada Gońc F5 Skoczek D3 Wieża D3, no widzę, że z Tomkiem nie będzie przelewek tutaj Będziemy się ostro naparzać Wieża D8, skoczek F6, skoczek G4, goń z D3, mat w ogóle, w ogóle mat, rewanż. Całkiem spoko. O ty, zna się na wariantach, Tomcio. E, skoczek C3. Wieża C1, Skoczek F3, gońc B5, A6, gońc A4, Krótka Skoczek C3, BC, B5, gońc B3, Skoczek A4, Hetman F3, Hetman A8. Dobra, jest dwa, także lecimy. E, dobra, Skoczek F6, D6. Zagramy pierce, c6, b5, a5, bicie, hetman d2, skoczek d7, g5, skoczek e5, gońc f5, skoczek d7, b4, ba. Yy, może granic H6 Skoczek G4 E6 Skoczek H2 Nie wiem czy takie coś działa Wieża H1 spoko, żeby właśnie po linii H cisnąć Skoczek G4 Wtedy wracam Wow To takie ambitne Granic F6 Skoczek E5. Goniec B3 to dobry ruch ze strony Tomka. O dziwo. Ok, goniec E7, możemy trochę sprzętu wymienić. A4. Wieża B8. Wieża B4. Goniec G6. Wieża B8. Wieża B5. Wieża B2 wieża g2 wieża d2 skoczek f6 skoczek d5 wieża b3 wieża b1 OK, jest dobrze skoczek f3 g3 G1 g2 c4 symetria widzę że garda jest trzymana hetman e3 a i tu akurat podstawiłem wymianę skoczka za końca. Ale nie, nie doszła do skutku ta wymiana. DC Hetman D2 z planem E3. E3 z mojej strony. Skoczek może. Wieża D1. Skoczek B5. Hetman A5. No, taka pozycja powiedziałbym, taka nie najprostsza do gry. O kurde, tu podstawiłem coś, także muszę wymieniać za wszelką cenę. A, nie udało się nawet jeszcze wymienić. A. Tu jest problem widzowie duży. Hmm, Nie da się tego wyciągnąć już w ogóle. Ten król mi tutaj zastygł. A, i trzeba się poddać. Lecimy remix. Znaczy remix. Nie miałem jak się obronić już przed matem nawet. Dobra, ciach. Także szacun dla Jaskuła. Za pierwsze punkty. Nie jest to takie proste, nie ukrywam. W meczu ze mną. Dobra, zbijemy GONETZ E7. mam B6. AB. GONETZ B5. GONETZ D3. GONETZ E2. Bije. Król D7. Bierze C8. Ciach. Ciach. No ta końcówka musi być wygrana. Dobra, to jest GG. Dobra, wymieniliśmy. To najważniejsza wymiana teraz była uskuteczniona. Eee. b BA, króla 5 B D4. Ja po prostu to oleję. Co ja zrobiłem? Nie widziałem tego. Nie! Nie wiedziałem, że tak może zagrać. Ja! Dobra. Ale teraz spróbowałem gierę. D4? DC? Skoczek F3? c 4 Skoczek C3? G3? Eee. Dobra. H3 Koniec E3 Teraz do jasku laki Akurat <laughs> Dobra, skoczek B5. Ja mówię wam, ja jestem słaby w takiej końcówki, bo jak trzeba zagrać coś wiecie na szybko, to ja po prostu nie wiem, bo ja muszę policzyć ja jestem dobry w liczeniu. Ale, jak mam takie wiecie, podejmować się natychmiastowe decyzje, to ja nie wiem, czy ta końcówka jest wygrana dla mnie na przykład, nie? Także to jest. O kurczę. Ale mam taką kiwkę panie Jasku. Będzie grał. Będzie grał, Jasku. Słaby jesteś? A powiedziałbym, zaszartowałbym z ciebie, ale zostawię cię w spokoju. Mam dobry humor. <laughs> Taimanowa zgrają, chyba celowo z Tomkiem. Okej, okay, tutaj e, się gra jakoś tak, gońc B4. Okej, okay, królew 8, skoczek E7, Goń 7 e, skoczek E5. Ale pozycja. Mam figurę więcej, z tego co widzę. Tylko, że moje figury nie mają ruchu. Cześć, co tu się odwala? A tu jeszcze Matt w ogóle. Ja, ale mnie zniszczył to w ogóle. Ale mnie rozjechał Tomyczek. Cztery. C3 E5 D4 C D D6 C4 Wow, dzięki lui zadyę Miło że D1 Dobra D5 DE. Okej, okay, ciach Goniec E3 Dobrze gra to meczek te, te bulety, trzeba przyznać. Wieże C1 Znaczy no sfrowowałem parę gier, ale ale tak poza tym gra całkiem przyjemnie W tym Tajmanowie mnie ładnie ścisnął Będę to pamiętał w moich przygotowaniach na mm -hmm. jakiejś sztuczki to sadzi tomyczek. Dobra, wymienimy. H5. Bierze E7. Gońc D4. O, to będą problemy jakieś. Mm -hmm. okej, okay, zbijemy sobie może gońcem. Zbijemy na H6. Dało się. 5-3, także trzeba dalej cisnąć. Właśnie nie wiem jak dałeś donate'a, Luis, bo nawet nie wiedziałem, że mam włączone donate'y. Tak szczerze. Także bardzo mi miło, ale możesz dać... pochwalić się... Yy, na czacie. W jaki sposób dajesz donate'y. Okej, okay, ad 8. Okej, okay, powrót. Ba, podstawiłem. Ale to nie jest takie proste. To jest bardzo ciężka pozycja w rzeczywistości. Ale tu pan nie zagro Tomek. Eee, dobra, trzeba zawijać. Okay, zbijemy na e4 Zbijemy może Gońcem czy, czy skoczkiem A skoczek d6 jeszcze Kurde nie widziałem skoczka d6 Ehh, Co by to zrobić jeszcze Mam h3 skoczek e4 F3 dobry ruch a h mm. Kurde, podstawiłem Ale mnie ciągnie tutaj eee, dobra, zagramy C4 Bierz B1 B4 B5 A4 A5 Skoczek D2 A6 Okej, okay, E3 Headman E2 Bicie Bicie Hmm, kurczę. Dobra, mogę to zbić po prostu. Skoczek D5. Goleń B2. Okej, okay. eee, wieża może H3. Może E4 po prostu, dominujemy centrum. Mhm. Może, aha, teraz mam problem z tym pionem. Wieża E1. Hetman d2. Szybko naparzamy strasznie. Gońc c3. Poprawimy sobie figury na spokojnie. Gońc f1. Zagramy teraz gońc d3, może to będzie lepiej gońc stał. Eee, zagramy król g2. Zagramy Hetman f2. w Dobra, zbijemy. Nie. Remisik, dobra. To było ciekawe bardzo, lecimy dalej. Podgryza, podgryza tutaj Tomeczek mocno akurat. Ale to ciekawe co tu się wydarzyło. <laughs> dobra, D4, skoczek F6. Okej. Okay. Skoczek D7. Jest taki ruch, Hetman P2. Hetman P4. Headman A5. Hetman D8. Skoczek F6. Skoczek H6. Skoczek F5. Koniec d7. Wieża c8. Koniec f8 może. Wow, co tu się dzieje? Poddymiamy to. Nie wiem, co tu się dzieje. To bym też nie wie. No to wiesz, że co siedem chyba, mamo? Ok, h 2 6 Skoczek E2, dobra, pieża C2, Skoczek G3, G7. Dobra, udało się. Rewanż. Daj definicję szparumena nie zna mnie jej naprawdę. To jest intuicyjne. Wow. A nie mogę tak zagrać w ogóle A i skoczek d7 oj, 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 oj. Tu jakoś tak na farcie się skleiło ale, ale bardzo fajnie się to skleiło Tomkowi eee, aha, Dobra skoczek c6 bicie bicie Hetman d3 z planem hetman d5 może Bierze b1 Tutaj może go E3 B3 Bierze C1 mhm. Bierze E1, już taki motyw widziałem dzisiaj. Trzeba wyciągnąć wnioski. Co? Podstawiłem Hetmana, nie widziałem. Arcywic, tak? Wow! Dzięki, Piotrze, naprawdę. Koksam jesteś. Szybko poszło teraz. Zostajesz wsparcie? Wow, dobra. Jest za co walczyć. Wtoreczek b5 T4 Otwieramy pozycję Hetman c3 e5 Graniec D4, krój G1. Okej, okay, wieża E7. Goniec F6. E, wieża D1 na przykład. Grońc H8. F6, to zbiję może hetmanem, żeby nie było lipy. Okej, okay, C5. Ooo. Ja nie lubię takich pozycji, naprawdę. Ja się czuję, że za nas cały czas mogę dać pata. Dobra, rewanż? Skoczek F6, C5 B5, Skoczek G4. Ups. Dobra, chyba jest dobrze. Eee, C4. Poczekaj 3, G3, ja sobie zapomniałem, że Tomek nie lubi, jak się gra C4, dlatego cały czas mu to gram. Jest okej. Okay. <śm> G5 może F5? Dobra. THX Chyba jest ok, co? Jest ok. 10,5, 5,5. Myślę, że to jest taki sprawiedliwy wynik. Pary partii na pewno było takich, wiadomo. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Natomiast jest spoko. Cieka śmieszne partie były. Parę razy ja podstawiłem, parę razy Tomek podstawił, także było naprawdę y, ciekawie. Myślę, że i tak byłbym na minus y, patrząc na to, że grałby, gralibyśmy rankingowe, także chyba dobrze się stało, że były bez rankingu. E, co, chcielibyście, żebym y, teraz y, takie coś y, nagrał po prostu, żeby to wam, y, że tak powiem? Mogło być lepiej, wiadomo, parę partii było strojowanych, ale parę partii też mogłem przegrać. E, dobra widzowie, jak się podobała transmisja? Podoba się transmisja? 200 łapek to jest minimum. Tym bardziej na taki specjal jak to meczek dzisiaj, także, e, także 200 łapek to jest po prostu próg wymagający, żebyśmy kontynuowali tę transmisję. E, natomiast e, pogramy jeszcze parę partii. Może teraz z widzami, trochę tak właśnie się pośmieszkowaliśmy, także zachęcam każdego w zamian za wygrany meczek. Ja się postarałem dla was, także derby Rzeszowa wygrane, dokładnie tak. Będzie ich na pewno jeszcze więcej, na pewno. Donatecie jeszcze wsparcie? Wsparcie. Wsparcie wolę, bo e, możemy e, dłużej nawiązać relacje i Ty będziesz z tego też odnosił więcej korzyści. Z takiego faktu po prostu, że będziesz grał sobie w symultanach i wszystko będzie gitarka. Dobra widzowie, jak ktoś chce zagrać jakiś e, patron, czy właśnie bez patrona, to piszcie swoje niki i lecimy e, parę partii, z dwie, trzy partie zagramy, także to symbolicznie dzisiaj będzie. Plan był inny, widzicie, że plany się zmieniają. Także dawajcie, dawajcie jakieś niki na czacie patroni. Jak nie będzie patronów, to zagram ze zwykłymi śmiertelnikami. I dwie, trzy partiki Blica, żeby właśnie też nie przedłużać. Dziękuję każdemu ogólnie za to, że jesteście. Naprawdę miło mi się dla Was streamuje. Będą streamy bardzo regularnie, bo widzę, że. No super jest po prostu. Dużo lepiej się bawię na streamie niż na, niż na odcinku, nie? Lepiej mieć z Wami tutaj e, cały czas jakiś tam kontakt. 11 na 20, tak? Nik, pijcie wodę. Dobra, pijcie wodę. Okej, okay. Wiktor tutaj pierwszy napisał Także no to jest właśnie ten plus Okej okay, mamy, wow dzięki wielkim Master Rafał za spierającego Mamy 12 spierających, także elegancko Do 20 myślę, że damy radę uzbierać Myślę, że nie teraz przed Francją, ale na pewno Będziemy, będziemy bacznie się temu przyglądać Dobra, to ja już tutaj wpisuję Nick tutaj widza Użytkownicy, żebyście też mogli z tego streama coś dla siebie wynieść Ciak, będą tu partie 3 plus, 3 plus 1 myślę, żeby było jakieś tam tempo 3 min, 0 sekund, dodatek myślę się, jeden, żeby nie było flagi. Bez rankingu, oczywiście. Poszło wyzwanie. Także. Jest Git. A jakaś analiza to spokojnego. Jeszcze raz, a jakaś analiza to spokojnego współstreamera? Tak, tak, tak. To Damian jest tym koksem akurat. Dobra, na luziku. Fajnie było naprawdę. I cały czas jest fajnie. Widzę, że tutaj część osób wyszła. Nie dziwię się, bo to byli przede wszystkim stream widzowie Jaskuła, Także fajnie, że też byli. I zwijamy teraz mankament. To co mogę teraz zagrać partikę? Napisz swój nick byku i, i zagramy. Myślę. Na razie gram, spijcie wodę i będziesz drugi. Ty Master Rafał. Ok, zagramy E6. Yy, mówiliśmy dużo o tej par obronie francuskiej. Także lecimy E4, E6, D4, D5. Skoczek C3, Skoczek F6. Goniec G5, zagramy fajny wariant, goniec B4, bardzo ostry Bardzo ostra rozgrywka, tu jest E5 główny ruch, gdzie gramy H6, tu naprawdę dzieją się cuda, cuda na kiju Wierni widzowie zostają? Tak jest, tak jest, widzę, widzę, że właśnie Wierni streamowie, wierni widzowie są Można odnać dwie transmisje naraz? Też tak myślę Tutaj nie widać, kiedy ktoś wyłącza audio czy zmienia karty, także, bo wiem, że na Twitchu jakieś takie dziwne update'y się teraz porobiły, prawda? Że właśnie tam, nikt e, taki sam mamy jak tutaj. Dobra, to cię dodam. Gońce C3. Widz gra na razie teorią. Także bardzo dobrze. Już raz graliśmy. O, ja naprawdę nie pamiętam z kim grałem, z kim nie, to musisz mi wybaczyć akurat. Skoczek E4. Mmm. -mm. Going z D3 to jest ruch szachowy oczywiście, teraz C5. 200 łapy udało się przebić, także dzięki wielkie widzowie, naprawdę koksami jesteście. Serio, no dużo lepiej mi się streamuje, niż nagrywa odcinki. Też nie muszę się przygotowywać. Mamy świetnego grafika, który robi świetne miniaturki. To jest Piotrek, który ma nick na YouTubie XZWED, Myślę, że nawiążemy naprawdę długą współpracę, jeżeli tylko Piotrek będzie chciał ze mną tutaj współpracować. Także też na grafika będziemy kiedyś zbierać hajs. Ale tu się rozliczymy na pewno Nie no, Piotek jest mega spoko akurat, naprawdę Piotek jest mega wyrafinowany gość Piotkowi odpalę za hajs ze streamów po prostu, także dogadamy się ze wszystkim Okej, okay, bicie, bicie I teraz jest plan taki, że oddamy piona W zamian za pole D5 Zagram skoczek E7 i chcę wrzucić Hetmana na D5, to jest mój plan I potem jak rywal zrobi krótką roszadę, to zagram B5 z planem gojeniec B7 Okej, okay, Hetman D5 po Hetman G4 nawet nie roszuje, tylko gram B6 albo B5 Kiedy będą ikonki dla wspierających? No właśnie to też jest kwestia ogarnięcia z grafikiem, nie? Także im szybciej tego grafika ogarniemy, Piotrek może się nauczy, albo nie wiem czy umie na ten moment to będą, będą szybciej Lenny Face, tak? Już szukam to ten Lenny Face, a kto to jest? Bo ja nie znam szczerze gościa Możesz mi gość, podrzucić jakiegoś jego maila czy messengera? Tylko, że ja do tych filmików się za bardzo no, ostatnio... Nie to, że nie przykładam, ale one były masowo nagrywane po prostu. I nie jestem aż tak energiczny jak na streamach, to na pewno. To jest pewniak. Okej, okay, B7, Też może nie o to chodzi, żeby wszędzie być takim energi taki energiczny, nie? No bo to może już... Lekki przesyt być. Kurde, z kuchni słyszę, że już te mm, sznycle. Sznycle się już robią. Także elegancko. Także będzie zaraz obiad jedzony, zasłużony jak najbardziej. To my czekamy fajne, fajne partie. Okej, okay, wieża B4 to skoczek F5. A chcesz paru? Nie no, widzowie, ja to jestem, wiecie. A jakbyś szukał lektora, to ten? Co? Czyli wkręcacie mnie, tak? Owy, owy zbuję. Dobra, plan jest taki. Król D7, H5, i po biciu Hetmanem jest wieża G8 i kończę. Tak, to może jeszcze poszukam kogoś, kto będzie mi filmiki nagrywał, co? To może zaraz po prostu. Ja tylko z nazwy będę, a wszyscy będą robić wokół mnie. Tak, 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 właśnie o tym, o tym też pomyślałem. Król D7. Dobry ruch, hetman chapień świetne posunięcie. Trzeba iść na E7 w takim razie. Dobrze gra w ogóle. Picie wodę, naprawdę świetne szachy do, do, do tej pory. Ok, powtórzymy. Ai, zczaił się o co mi chodzi: przeciwnik. Zagramy teraz wieża AG8. No pozycję mam pewnie na skraju wygranej mimo wszystko, co? Bo tutaj wieża G6 skoczek G7, plan H5. I potem jest dobrze. Ale sprytny manewr. O kurczę. To no jeszcze wypuściłem tę pozycję H5 bicie bicie. G4. Ale F3 to tak trochę mi pomaga, szczerze powiedziawszy. Ok, A5 nie jest raczej zbyt groźne. Bo tu skoczek K4 i bicie na F3 zaraz. Zobaczymy czyje wieże będą groźniejsze, ale coś mi się wydaje, że moje raczej. Król C7 i nie za bardzo widzę jak ma dać mi przeciwnik szacha nawet. Masz chytnąć mnie? To Messengera do siebie, żebym miał jakiś kontakt, wiesz? Bo tak po Niku na YouTube to ciężko będzie mi się z Tobą skontaktować, a... No ja to wiesz, ja nie potrzebuję niczego. Tak naprawdę potrzebowałbym bardziej, żeby e, ktoś mi renderował te filmy, bo ja mam wolnego kompa do takich rzeczy, wiesz, jak ja kupę czasu na tym po prostu tracę. To nawet byś nie musiał edytować. Ja mi się na przykład podesłał plik. O kurcze. To ciekawe. To ciekawe widzowie się rzeczy dzieją na tej transmisji. Hmm. Dobra tego nie było. Tego nie było widzowie. To się wytnie. Właśnie do takich rzeczy będziesz potrzebny. Do takich rzeczy będziesz będziesz potrzebny. Żeby takich właśnie. Żeby takich właśnie rzeczy. Rzeczy w filmach przynajmniej nie było. Przeanalizujemy na szybkości eee, tę partię, no co, no rywal mnie po prostu zniszczył, no, mentalnie. Rywal mnie mentalnie po prostu, no, zjadł. Ty, w ogóle cały czas przewaga tutaj była białych, naprawdę świetna szachy grał mój przeciwnik, nasz widz. Okej, okay, tu powinno być całkiem spoko. A skocze, G miałem. Mat w 6 ruchów w tym momencie, no tak, dostałem mata. Tylko że za 9 tak się złożyło. Tu mat w 4? Jeszcze, dłużej, jeszcze chwilę dłużej wytrzymałem. Ok, no to nie poszło po mojej myśli. Dobra. Zagram jeszcze jedną partię, żeby nie skończyć takim akcentem. I jeszcze e, zagramy z master Rafałem, który właśnie jest świeżo upieczonym naszym e, wspierającym. Także leci do mastera Rafała jeszcze za na partię i pewnie to będzie nasza ostatnia rozgrywka dzisiaj, bo, bo obiad stygnie już, moi drodzy. Na drugą zamówiłem, akceptuję mastera Rafała i lecimy z wyzwaniem na 3 plus 1. Tak, sprawdźmy, czy to jest te tempo. 3 minuty. Kurczę, no nie poszło ich w tej partii. A to feller. Dobra. Nie rankingowa, Na pewno nie rankingowa. Na pewno partia nie rankingowa. Także po tym co robię tutaj lepiej, żeby to nie była partia rankingowa, mimo wszystko. I ci partia z masterem Rafałem. Skoczek F3. No tutaj już się zepnę. Także Rafał masz. O. Dobra, uznajmy, że tego nie było. Uznajmy, że tego nie było, Rafał, co? Dobra. Gramy partię czterech skoczków. Gram jak raport. Gojęc G2, H3, jak Nepo teraz trochę. O, dobra reakcja. Ten gojęc przynajmniej nie będzie ci tutaj śmierdział na polu H7. Jeden wspólny znajomy, Aleksander Jadąski. po okczam. Mówię, raczej, raczej. A masz szybko taką maszynę, właśnie, żeby renderować filmy, bo. Nie wiem w jaki sposób jak nagram, to mogę ci, że tak powiem szybko podrzucić, nie? Bo wiem, że dysk jest spoko, ale mi mega długo z tym dyskiem schodzi, wiesz, to jest ten problem. No a mówię, dla mnie najgorsze jest to, że podczas renderowania mam kompa nieżywego dajmy na to przez 40 minut, nie? I to jest dla mnie. Bardzo... No, no nie mogę robić nic innego w tym czasie. Muszę iść na laptopa na przykład. To jest największy minus. Nie tym, skoczkiem. Jezu, ja już lagi mózgu dostaję. Że nawet nie tylko komputer mi laguje, tylko mój mózg. Skoczek C2. <laughs> Bo ja ogólnie to one-shotuję filmy, czyli klikam nagrywanie i klikam stop nagrywanie, nie? Także tam raczej nie miałbyś zbytnio problemu. Hej, zagramy wieża E1, żeby D5 tak łatwo rywal nie dostał. H4 może? H5. Oj ten pion F6 moi drogi. Ten goniec się nie cieszy z tego, jego po, z tego powodu. Te białe pola popatrz. Jak to Tomek nazywa? Szwajcarski ser tutaj się wydarzył. Teraz skoczek idzie na pole F5. Ale miodzio. Ta partia jest dużo przyjemniejsza od tej poprzedniej. Jest piękna. Skoczek F5. No i co ten twój gońc na s 7 powie o tej pozycji? Nie można znaleźć pionków na polach w kolorze gońca. Tak, też tak myślę, że dobre partie by to były. Szybkie łącze typu internetowego? Okej. Okay. Jak coś będę pisał? Dobra, jak będę miał sytuację kryzysową, to jak najbardziej. D4 z planem d5. Tak, to nie problem jest kazać z tym, że się nie klikają miniaturki, bo mówię, że średnio mam tam po 7% nawet klikalności, tylko, że jest bardzo mały zasięg z YouTube'a, nie? Także to jest generalnie problem ostatnich odcinków, że tam niektóre nawet tysiąca nie mają, ale, ale no, no, trzeba się jakoś z tym, że tak powiem, e, uporać. Okej, okay, D5. Okej, okay, max. Zaakceptuję zaproszenie. Dobra, w jaki sposób tutaj też mata? O, mam mata w dwa ruchy. Także tutaj brutalnie na polu wyjściowym Mastera Rafała zamatowałem Także moi drodzy tym akcentem ostatnim kończymy tego streama Myślę, że bawiliście się bardzo dobrze, ja przynajmniej tak się bardzo dobrze bawiłem Streamowaliśmy już Wam mówię przez ponad 2 godziny i 15 minut, także bardzo się z tego powodu cieszę Idę zjeść obiad i prawdopodobnie samemu chwilę potrenuję szachy, żeby w niedalekiej przyszłości wbić 2800. Także, jeżeli transmisja się podobała, to jeszcze macie ostatnią szansę, żeby zostawić łapę w górę. Wiem, że wszyscy czekali na ten moment, żeby właśnie na samym końcu, creme de la creme, zostawić soczystą łapencję. Eee, no i tym akcentem właśnie się kończymy. Będziemy, będziemy żegnać. I będę się komentował? Nie będę się komentował. Właśnie dzisiaj już komentowałem naprawdę sporo partii. Sporo partii, trochę więcej od tego, co. Będzie dzisiaj na kandydatach. Dobra moi drodzy, trzymajcie się. Dzięki wielkie, życzę miłego dnia naprawdę. Trzymaj zdrówka i nie gadam więcej głupot, bo już wystarczy na dziś. Jo, jo, jo! Pyk.